Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Państwa na kolejnym seminarium Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam w imieniu własnym, także w imieniu pana profesora Andrzeja Grabowskiego i pozostałych członków centrum. Niezmiernie cieszę się, że Państwo tak licznie do nas dołączyli i jeszcze dołączają. Witam zarówno te osoby, które uczestniczą w seminarium tutaj na platformie Zoom, jak również osoby, które uczestniczą w seminarium poprzez transmisję na YouTubie. Witam tych z Państwa, którzy są z nami po raz pierwszy i też oczywiście tych z Państwa, którzy regularnie uczestniczą w naszych seminariach. Myślę, że to wspaniale, że tym razem mamy tutaj w naszym gronie, jak i jak widzę też wybitnych specjalistów z zakresu prawa europejskiego. Mam nadzieję, że zaowocuje to ciekawą dyskusją, w czasie której, w której będziemy uczestniczyć. Pozwolą Państwo, że w szczególny sposób powitam naszego dzisiejszego szczególnego gościa i prelegenta, pana profesora Stanisława Biernata, któremu jednocześnie w tym momencie chciałabym bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia do wygłoszenia referatu wprowadzającego do dyskusji. Pan profesor jest członkiem Rady Programowej naszego centrum, jest również sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, byłym wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego, byłym sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, byłem członkiem Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów. Przez ponad 20 lat pan profesor kierował Katedrą Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Europejskiego, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zresztą pan profesor tą katedrę tworzył w tym roku, o ile się nie mylę, katedra obchodzi nawet jubileusz 25-lecia istnienia. Pan profesor jest autorem wielu publikacji cenionych z zakresu prawa europejskiego, prawa gospodarczego, publicznego, także prawa konstytucyjnego. I dodatkowo, co muszę powiedzieć z dużą przyjemnością i satysfakcją, pan profesor jest również promotorem mojej pracy magisterskiej, którą 20 lat temu broniłam właśnie w Katedrze Prawa Europejskiego. Zanim oddam głos panu profesorowi, jeszcze dwie istotne informacje organizacyjne dla państwa. Po pierwsze, chciałam państwa uprzedzić, że to dzisiejsze spotkanie jest nagrywane i że nagranie będzie dostępne na naszej stronie, na stronie naszego centrum. I po drugie, już teraz chciałam państwa bardzo serdecznie zaprosić do udziału w dyskusji, która będzie po wystąpieniu pana profesora. Do udziału w dyskusji będzie się można zgłaszać albo tutaj na czacie, ten czat powinien się Państwu wyświetlić po prawej stronie, albo po prostu poprzez taką funkcję podniesienia łapki, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś z Państwa chciałby się zgłosić już w trakcie wystąpienia, to prosiłabym właśnie o zgłaszanie się na czacie. Ja później wedle kolejności zgłoszeń będę Państwu głosu udzielać. Szanowny Panie Profesorze, oddaję zatem głos Panu Profesorowi, zadając jednocześnie pytanie, które chyba nas tutaj wszystkich zgromadziło, a mianowicie pytanie o to, co nowego w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo Pani Profesor, dziękuję też Panu Profesorowi Grabowskiemu, drugiemu współorganizatorowi. Czy mnie słychać? Tradycyjne pytanie. Słychać. Tak, tak. I dziękuję wszystkim obecnym, zarówno na Zoomie, jak i na YouTube. Jestem zaszczycony, trochę też speszony, że tyle osób zechciało poświęcić swój czas na spotkanie dzisiaj wieczorem. Kiedy mniej więcej miesiąc temu pani profesor Floczak-Wontor zaproponowała mi wystąpienie i zastanawialiśmy się wspólnie nad tematem, no to ja zaproponowałem taki temat otwarty po to, żeby dać sobie szansę doboru rzeczywiście czegoś ciekawego i aktualnego w danym czasie. Może zdradzę, że termin tego spotkania się przesuwał z różnych względów, ale równocześnie chodziło o znalezienie takich tematów, które oczywiście są doniosłe i które nie trwają tylko parę dni, ale no, które mają znaczenie dla teraźniejszości i dla przyszłości Unii. I na początku myślałem o czterech tematach, potem o trzech. W rezultacie zdecydowałem się na dwa takie zagadnienia, którymi dzisiaj się zajmę. Pierwsze będzie znacznie krótsze, parę minut, natomiast drugie zajmie mi resztę mojego wystąpienia i
No mam nadzieję, że zmieszczę się w jakimś rozsądnym czasie. Ponieważ są to zagadnienia bardzo obszerne, więc wiele kwestii będę tylko sygnalizować. Natomiast mam nadzieję, że ewentualnie Państwo zechcą wziąć udział w dyskusji. Wtedy jestem gotów na uzupełnienia, czy wyjaśnienia, czy na polemiki i no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pierwszy temat, ten krótszy, dotyczy Brexitu. Jak Państwo wiedzą, 31 stycznia 2020 roku weszła w życie umowa między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii. I od 1 lutego 2020 roku Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Jednak do końca 2020 roku obowiązuje okres przejściowy, w którym obowiązuje w byłym państwie członkowskim prawo unijne, czyli w istocie można powiedzieć, że w tym bieżącym roku nic się w położeniu prawnym Zjednoczonego Królestwa i podmiotów w nim nie zmieniło. Natomiast istotne jest to, że ten okres 11 miesięcy był przeznaczony na zawarcie umowy o przyszłych stosunkach między Unią a Wielką Brytanią. Czasami się używa tutaj określenia umowa handlowa, jakkolwiek ta nazwa jest zbyt wąska, bo chodzi tutaj o wiele różnych innych kwestii wykraczających poza handel. Przewidziana była możliwość jednorazowego przedłużenia tego okresu przejściowego, niemniej jednak Wielka Brytania z tego nie skorzystała. I teraz w 2020 roku toczą się negocjacje między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem dotyczącym tych przyszłych stosunków między stronami. Przy czym to jest okres w ogóle krótki na zawarcie takiej umowy, a jeszcze dodatkowo w tym roku ze względu na pandemię spowodowało to znaczne opóźnienia, negocjacje były przerywane, toczyły się zdalnie i obecnie sytuacja jest taka, że jest w istocie o 1,5 miesiąca do końca tego okresu przejściowego i tej umowy przyszłej nie ma i nie wiadomo, czy będzie. Ja króciutko tylko powiem, jakie są kwestie sporne między stronami. Po pierwsze, rybołówstwo. To się może wydawać jakieś takie mało istotne, niemniej jednak Wielka Brytania traktuje wyłączność praw dla swoich rybaków na wodach brytyjskich jako właściwie taką przejaw suwerenności. Na to z kolei nie zgadza się Unia, a zwłaszcza Francja i rybacy francuscy, którzy tradycyjnie tam łowią i którzy w czasie członkostwa Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej korzystali tam po prostu z praw, jakim daje wspólny rynek. Więc to jest taka kwestia sporna, jak się mówi, mniej o znaczeniu gospodarczym, a bardziej o znaczeniu jakimś takim prestiżowym czy symbolicznym. Inne sporne zagadnienie, czy właśnie taki kompleks tych zagadnień, to jest coś, co się nazywa level playing field. Ja to tłumaczę, być może to ma jakąś swoją nazwę już przyjętą w języku polskim, ja to tłumaczę jako równe warunki gry. Chodzi tutaj, mówiąc z grubsza, o to, aby Unia Europejska czy podmioty z Unii Europejskiej i podmioty brytyjskie przy prowadzeniu różnych rodzajów głównie działalności gospodarczej były zobowiązane do przestrzegania takich samych zasad, takich samych norm. To oczywiście było zapewnione wtedy, kiedy Wielka Brytania należała do Unii, ze względu na właśnie wspólny rynek. Natomiast Wielka Brytania nie zgadza się w wielu różnych punktach na to, żeby jej prawo
było zrównane tutaj z wymaganiami prawa unijnego. I tutaj takimi kwestiami najbardziej spornymi to są prawa pracowników, konkurencja i pomoc państwa, subsydia, to jest bardzo sporne, następnie podatki, ochrona socjalna i ochrona środowiska. No tutaj zarzuty ze strony Unii są takie, że jeżeli Wielka Brytania miałaby jakieś tutaj swoje rozwiązania prawne bardziej uprzywilejujące podmioty brytyjskie, no to wówczas będzie to tworzyć taką nierówną właśnie, nierówne warunki gry. Obecnie nie wiadomo, jak to się skończy. Podobno w przyszłym tygodniu mają być jakieś takie decydujące rozmowy i te rozmowy albo doprowadzą do zawarcia tej umowy i też nie wiadomo, w jakim zakresie, to znaczy jakie kwestie zostaną uzgodnione, a jakie nie, albo do zawarcia tej umowy nie dojdzie i wówczas no, 1 stycznia 2021 roku Zjednoczone Królestwo będzie no, państwem trzecim w stosunku do Unii Europejskiej i stosunki tego państwa z Unią będą regulować ogólne zasady Światowej Organizacji Handlu, a więc cła, a więc taryfy. Zresztą tak czy tak nie da się uniknąć zapewne tutaj no, kontroli granicznych i kontroli celnych, ale jest pytanie, w jakim to będzie zakresie i czy w ogóle. No, tym są bardzo zaniepokojeni przedsiębiorcy brytyjscy i, no, i także przedsiębiorcy z innych państw członkowskich, którzy handlują na terenie Wielkiej Brytanii. No, można się spodziewać co najmniej chaosu, jeżeli nawet nie właśnie na stałe poluźnienia tych stosunków z Wielką Brytanią, to można się spodziewać właśnie chaosu związanego z różnymi kwestiami administracyjnymi, ewentualnie z no, jakimś montowaniem tych granic między Unią a Zjednoczonym Królestwem. Do tego jeszcze dochodzi problem Irlandii Północnej, która graniczy z Republiką Irlandii, która przecież pozostanie w Unii Europejskiej, ale w to wszystko nie chcę wchodzić. No jaki z tego można wyciągnąć taki ogólniejszy wniosek? No więc wydaje mi się, że przynajmniej z naszej perspektywy, że cały Brexit jest no, pomysłem niezbyt chyba udanym, no to można powiedzieć, jest coś w rodzaju takiego samobójstwa na własne życzenie. Tutaj różne przysłowia wypasowały do tej sytuacji, no typu człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi, albo nie wiem, no kto sieje wiatr, ten zbiera burzę i tak dalej, i tak dalej. To może być też przestrogą dla innych państw, nie chcę ich wymieniać, które miałyby jakiś pomysł, żeby w sposób formalny opuszczać Unię Europejską. No nie ulega wątpliwości, że w takich kontaktach Unia Europejska jest partnerem silniejszym niż to państwo występujące z Unii. Ono stawia warunki i to państwo występujące z Unii ma więcej do stracenia. No, będziemy wszyscy śledzić, jak to się potoczy. Jeszcze może na zakończenie dodam, że ta umowa, jeżeli zostanie zawarta, będzie wymagała nie tylko takiej procedury, no, nazwijmy ją ratyfikacyjnej w Unii, myślę tu w szczególności o udziale Parlamentu Europejskiego, ale będzie także wymagała ratyfikacji we wszystkich państwach członkowskich. I już to spowoduje no, co najmniej opóźnienie, jeżeli nie być może w ogóle jakieś zakłócenia w wejściem tej umowy w życie. I to tyle o Brexicie. Jak mówię, później na końcu, jeżeli nam starczy czasu, można będzie podyskutować. Natomiast teraz chciałem, proszę Państwa, przejść do właśnie, no można powiedzieć, głównego tematu mojego wystąpienia, takiego, który zresztą jest, jak Państwo wiedzą, w ostatnich tygodniach czy dniach no, żywo dyskutowane wszędzie, w mediach, w wystąpieniach polityków i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi mianowicie o
kwestie przyszłych ram finansowych, wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, nowego funduszu odbudowy i rozporządzenia w sprawie uwarunkowania funduszy europejskich w państwach członkowskich od przestrzegania zasady praworządności. Ktoś może być tutaj już znudzony tym tematem, bo jest tutaj niezwykły taki atak medialny i szum informacyjny. Niemniej jednak zdecydowałem się na poruszenie tego tematu, po pierwsze ze względu na jego wagę i jego aktualność, ale poza tym ze względu na to, że w tych dyskusjach jest mnóstwo nieporozumień i mnóstwo przekłamań, albo celowych, albo wynikających z nieświadomości. I już nawet nie wiem, co jest bardziej dotkliwe, czy jakieś takie cyniczne mijanie się z prawdą, czy też po prostu brak zadania sobie trudu, żeby poznać całą rzecz w istocie. I między innymi będę chciał tutaj uporządkować to zagadnienie, a także przedstawić podstawy prawne tej najbardziej spornej kwestii, jaką jest właśnie uzależnienie funduszy unijnych od przestrzegania zasady praworządności, opierając się na projekcie rozporządzenia Parlamentu i Rady. To jest projekt, który został uzgodniony politycznie dokładnie tydzień temu przez Parlament i Radę i mało kto zna jego treść. Mnie się udało treść tego rozporządzenia, to rozporządzenie zdobyć i przekażę Państwu najważniejsze jego postanowienia w dalszej części tego wątku, które to fragmenty, jak sądzę, pokażą Państwu, że rzecz przedstawia się inaczej niż zazwyczaj jest to nam referowane. W istocie, i to jest taki pierwszy element tego uporządkowania, że chodzi tutaj o trzy zagadnienia i z prawnego punktu widzenia o trzy procedury, które są prawnie i formalnie odrębne, ale są ze sobą powiązane, można powiedzieć, funkcjonalnie, merytorycznie, także czasowo. I żadna z tych procedur nie jest obecnie skończona, a jedna z nich, taka szczególnie istotna, nawet nie jest formalnie rozpoczęta. I te procedury to jest. Po pierwsze, uchwalenie wieloletnich ram finansowych Unii, czyli tak zwanego wieloletniego budżetu Unii, siedmioletniego. Po drugie, stworzenie podstaw prawnych dla Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. To jest taka nazwa, która funkcjonuje powszechnie, jakkolwiek inną nazwą, chyba oficjalną, nawet nie wiem, to jest Next Generation EU. To jest druga rzecz. I po trzecie, właśnie stworzenie podstaw prawnych dla powiązania przyznawania funduszy europejskich państwom członkowskim z przestrzeganiem przez nich zasady praworządności. I teraz po kolei. Jeśli chodzi o te wieloletnie ramy finansowe, czyli siedmioletni budżet Unii Europejskiej, to traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje właśnie takie rozwiązanie, uchwalanie takich wieloletnich ram, które są potem konkretyzowane w rocznych budżetach. Więc jeśli chodzi o ten wieloletni budżet, ramy finansowe. Tutaj podstawą prawną, może dla prawników przypomnę, jest artykuł 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. I procedura tu wygląda tak, że projekt przygotowuje Komisja Europejska, uchwala Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie państw członkowskich, w drodze rozporządzenia jednomyślnie, to jest też szczególnie istotny element w tej naszej dyskusji, i następnie za zgodą Parlamentu Europejskiego. Więc Parlament Europejski tutaj wyraża zgodę na uchwałę Rady, ale w istocie, w praktyce Parlament jest już włączony do prac nad projektem tego rozporządzenia o wieloletnim budżecie już wcześniej.
i tak też było teraz. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że projekt ram budżetowych jest uzgodniony politycznie, merytorycznie między parlamentem a państwami członkowskimi, Radą Unii Europejskiej. I przewiduje się, że będzie uchwalony, no nie wiem, różne, trudno powiedzieć, ale być może w grudniu. Może powiem jeszcze, że wysokość planowanych środków budżetowych to jest 1,1 biliona, czyli 1 bilion 100 miliardów, chyba już nie znam się na tych wysokich liczbach. Tak to wygląda, więc obecnie jest projekt tych wieloletnich ram finansowych i czeka na sformalizowanie, jeżeli nie będzie tutaj kłopotów, o których będę mówił później. Drugie zagadnienie i druga procedura to jest stworzenie podstaw prawnych dla powołania do życia Funduszu Odbudowy, czyli to jest to, co powiedziałem, inna alternatywna nazwa New Generation EU. To jest nowe rozwiązanie, nowe przedsięwzięcie, które zostało zdecydowane gdzieś późną wiosną przez państwa członkowskie. Jego celem jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które mają stanowić zasoby własne Unii Europejskiej poprzez zaciągnięcie pożyczek na rynkach finansowych, przy czym to będą pożyczki zaciągnięte przez Unię Europejską, ale jako w imieniu państw członkowskich i państwa członkowskie będą za nie później odpowiadać. Tutaj może tylko wspomnę, że niektórzy komentatorzy oprócz tego wątku finansowego, to znaczy pozyskania tych środków na wyjście z trudnej sytuacji po pandemii, niektórzy komentatorzy tutaj upatrują coś na wzór tego, co stało się pod koniec 2018 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie Alexander Hamilton, sekretarz skarbu, dokonał właśnie takiej operacji, która przyczyniła się w istocie do federalizacji Stanów. Więc niektórzy twierdzą, że to może być rzeczywiście początek państwa federalnego z Unii Europejskiej. Ale w to nie chcę tutaj wnikać. Ten fundusz odbudowy ma wynosić 750 miliardów euro. Mniej więcej po połowie to mają być albo granty, czy nieodpłatne świadczenia dla państw członkowskich, a mniej więcej drugą połowę to mają być korzystne pożyczki. Przewiduje się według ustalonego algorytmu, że Polska by z tego uzyskała około 58 miliardów euro. Środki z tego funduszu miałyby być wydawane przez 3 lata, natomiast zobowiązania do spłaty przypadałyby na okres od 2028 roku do 2056 roku. No więc proszę też zwrócić uwagę na optymizm co do tego, ile Unia Europejska przetrwa. Proszę Państwa, i teraz co jest tutaj istotne, znowu z prawnego punktu widzenia i politycznego punktu widzenia, że utworzenie tego funduszu będzie wymagało jednomyślnej decyzji wszystkich państw członkowskich, to znaczy decyzji Rady Unii Europejskiej składającej się właśnie z przedstawicieli ministrów państw członkowskich po zaopiniowaniu przez Parlament Europejski, ale co więcej, to jest też istotne z prawnego punktu widzenia, ta decyzja Rady wejdzie w życie po jej ratyfikacji we wszystkich państwach członkowskich. I tutaj w Polsce według ustawy o umowach międzynarodowych taka będzie wymagana ratyfikacja za zgodą wyrażoną w ustawie ze względu na to, że to będzie umowa, która przewiduje
no, znaczne obciążenie finansowe Rzeczpospolitej. I teraz trudno przewidzieć, kiedy ten fundusz efektywnie powstanie, no bo tutaj jest właśnie też to wymaganie tej jednomyślności. I teraz chciałem, proszę Państwa, to jest ta część druga, natomiast teraz chciałem przejść do trzeciego zagadnienia i, no i trzeciej procedury, to znaczy chodzi tutaj o przyszłe rozporządzenie określające uwarunkowanie wypłaty funduszy od spełniania wymagań praworządności. Przy czym muszę powiedzieć, że to rozporządzenie, ono nie jest formalnie związane z tym, o czym mówiłem przedtem. To znaczy ono będzie, jeżeli by zostało uchwalone, to ono nie będzie zależało od tego, czy ten budżet wieloletni będzie i czy ten fundusz odbudowy będzie. Niemniej jednak oczywiście no, politycznie tutaj jest związek bardzo ścisły. Na wstępie może powiem, że ta idea powiązania wypłaty funduszy i wymagań praworządności już nie jest nowa. Już w 2018 roku powstał pierwszy projekt Komisji Europejskiej, ale przez kilka lat nie udało się no, jakoś posunąć dalej. Dopiero właściwie w ostatnim czasie, pod koniec, znaczy w połowie 2020 roku została przygotowana propozycja, czy jakby stanowisko Rady Unii Europejskiej. Potem do tego odnosił się Parlament. Między tymi instytucjami tutaj były pewne spory, ale osiągnięto porozumienie 6 listopada 2020 roku, czyli dokładnie tydzień temu. Tutaj widać wyraźny związek tych prac z naszym seminarium i z pomysłem pani profesor Florczak-Wątor. I teraz chciałem, proszę Państwa, powiedzieć z kolei, jak tutaj wygląda procedura, czy jakie są podstawy prawne. Tutaj też podstawy prawne są bardzo istotne. Mianowicie to rozporządzenie miałoby być stworzone na podstawie artykułu 322 ustępu 1 litera a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. I ten przepis przewiduje wydanie rozporządzenia przez Parlament Europejski i Radę w drodze tak zwanej zwykłej procedury ustawodawczej, czyli za zgodą obu tych instytucji, przy czym wymagana jest tutaj, Rada tutaj głosuje większością kwalifikowaną, więc nie jest tutaj wymagana jednomyślność, tylko większość kwalifikowana i większość członków Parlamentu Europejskiego. Czyli tutaj proszę zwrócić uwagę, akurat w tym punkcie, w tej kwestii nie jest wymagana jednomyślność państw członkowskich, tylko większość kwalifikowana. To jest, może przypomnę, 55% państw członkowskich, nie mniej niż 15 państw, którzy reprezentują co najmniej 65% ludności Unii. I teraz sytuacja jest taka, że ten projekt tego rozporządzenia został już uzgodniony i przewiduje się, że no w najbliższym czasie, jeszcze być może w listopadzie, to rozporządzenie zostanie uchwalone przez Parlament Europejski i przez Radę i wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. I tak jak Państwu powiedziałem, akurat tak się składa, że ja znam to rozporządzenie i przejdę do jego treści. Natomiast zmienię tutaj może, to się może wydać takim zabiegiem no, nielogicznym, ale zmienię tutaj kolejność narracji i najpierw przedstawię nastawienie władz polskich do tej operacji, przy czym
jak mówię, nie zawsze uświadamiano sobie, o jaki to konkretnie akt chodzi, ale o samą myśl tego właśnie związku praworządności i pieniędzy unijnych. I przedstawię kilka takich być może znanych Państwu poglądów, ale króciutko może powiem. Jarosław Kaczyński. Będzie weto. Jeśli groźby i szantaże będą utrzymane, to my będziemy twardo bronili żywotnego interesu Polski. Veto, non possumus. I tak będziemy działać wobec każdego, kto będzie stosował wobec nas jakieś wymuszenia. Powtarzam jeszcze raz, bo to już mówiłem, jesteśmy po dobrej stronie historii, to ci, którzy nam chcą odebrać suwerenność, narzucić jakieś swoje widzimisię, są na drodze do upadku. Polska nie da się terroryzować pieniędzmi. Przy czym od razu powiem, że tutaj jest wymagana kwalifikowana większość głosów, więc tutaj to weto nie miałoby dotyczyć tego rozporządzenia spornego, tylko można się domyślać tego, gdzie jest potrzebna jednomyślność, czyli budżetu wieloletniego albo funduszu odbudowy. Premier Morawiecki. Na pewno skorzystamy z prawa do sprzeciwu, jeśli nie dojdziemy do porozumienia w sprawie powiązania tak zwanej praworządności z budżetem Unii Europejskiej. Nie będzie zgody na uzależnienie wydatków budżetowych od wyobrażeń Komisji Europejskiej co do tego, jak funkcjonuje państwo polskie. No bardzo obszerne są wypowiedzi polityków Solidarnej Polski. Ja tylko może krótko powiem. Solidarna Polska w zdecydowany sposób sprzeciwia się sformułowanej przez niemiecką prezydencję propozycji powiązania wypłat z budżetu Unii Europejskiej z tak zwaną zasadą praworządności. Nie chodzi tu bowiem o praworządność, a o kolonizację. Ta operacja jest realizowana przez Komisję Europejską, kierowaną przez niemiecką polityk Ursulę von der Leyen, razem z prezydencją sprawowaną przez niemieckie państwo. To daleko idące ograniczenie naszej suwerenności. Przypomnę, że Polska bardzo popierała Ursulę von der Leyen, niemiecką polityk, przeciwko nieniemieckiemu politykowi Francowi Timmermansowi. No dalej są jeszcze wypowiedzi, że ta propozycja w istocie prowadzi do małżeństw homoseksualnych z adopcją dzieci, aborcji, eutanazji na życzenie i tak dalej. Ale to już nie chcę o tym mówić. I teraz, proszę Państwa, chciałem przejść do projektu tego rozporządzenia w brzmieniu z listopada 2020 roku. Ono nie jest dostępne. Ja dokonałem na własny użytek tutaj tłumaczenia na język polski. I proszę Państwa, przedstawię to rozporządzenie w taki sposób, że... Przepraszam, ktoś do mnie dzwoni, to muszę to wyłączyć. Przedstawię to rozporządzenie może też w takiej kolejności, która może się wydać na pozór dziwna. Mianowicie najpierw omówię procedurę i samo jakby treść, a potem na końcu przedstawię zakres zastosowania tego rozporządzenia. Więc jeśli chodzi o procedurę, procedura miałaby wyglądać tak, że instytucją, która może wszcząć takie postępowanie badania tej praworządności, jest Komisja Europejska. Jeżeli występują naruszenia zasady praworządności, które mają wpływ na należyte zarządzanie finansami w budżecie Unii lub na ochronę interesów finansowych Unii wystarczająco bezpośredni sposób lub stwarzają zagrożenia dla tego zarządzania. Komisja w razie potrzeby informuje zainteresowane państwo członkowskie i Parlament Europejski może także odwołać się tutaj do Komisji Weneckiej lub do Agencji Praw Podstawowych. Państwo członkowskie powinno mieć możliwość przedstawienia swoich uwag, a komisja, jak powiada się w tym rozporządzeniu, powinna rozważyć te uwagi. I teraz jeśli i następnie Komisja Europejska występuje do Rady Unii Europejskiej, która jest właściwa do podjęcia decyzji w tej kwestii. Przy czym istnieje taka możliwość wprowadzona w tym rozporządzeniu i ona jest właściwie w preambule tylko. To jest ciekawe,
Mianowicie, że jeżeli państwo zarzuca komisji brak obiektywizmu czy równego traktowania, to może wystąpić do Rady Europejskiej w celu omówienia tej kwestii. Taki jest zwrot użyty, omówienia tej kwestii i nie jest natomiast przewidziane, żeby Rada Europejska, czyli szefowie państw i rządów podejmowali jakąś decyzję w tej kwestii. I zwrócenie się do tej Rady, do Rady Europejskiej może przedłużyć tę procedurę, ale jej nie blokuje, ponieważ komisja przesyła ten projekt do Rady, czyli do Rady Ministrów i tam jest zasadniczo miesiąc na przyjęcie tych środków kwalifikowaną większością głosów. Ten czas można przedłużyć do 3 miesięcy. Rada może zmienić wniosek komisji. No, nie jest powiedziane w tym projekcie rozporządzenia, ale sądzę, że Rada może się też nie zgodzić po prostu z komisją. Istotne jest to, że Rada tutaj działa kwalifikowaną większością głosów, a więc nie jednomyślnie i przypuszczam, to nie jest tutaj wprost powiedziane, że tutaj głosowanie odbywa się bez udziału zainteresowanego państwa. Twórcom tego rozporządzenia wyraźnie zależało na tym, żeby narzucić tutaj pewien jakiś taki rygor czasowy i przewiduje się tutaj, że na przykład komisja może wykorzystać taką swoją kompetencję przewidzianą w traktacie do zwołania posiedzenia Rady. Przypuszczam, że tutaj chodzi o to, aby uniknąć tej sytuacji, jaka obecnie występuje w procedurze z artykułu 7 przeciwko Polsce i przeciwko Węgrom, gdzie w ogóle zupełnie wstępny etap tej procedury trwa już 2,5 roku i końca ani nawet środka tej procedury nie widać. I tutaj są no, pewne takie warunki przewidziane czasowe i nawet właśnie możliwość no, dyscyplinowania Rady Unii Europejskiej. I teraz jeżeli Rada by się zgodziła z komisją, no to wówczas może podjąć te środki przeciwko państwu mające na celu no, pozbawienia albo ograniczenia tych funduszy. Tam wymienia się między innymi takie środki jak zawieszenie płatności zobowiązań, zawieszenie wypłaty rat lub przedterminowa spłata pożyczek, zmniejszenie finansowania w ramach istniejących zobowiązań, zakaz zawierania nowych zobowiązań z odbiorcami lub zawierania nowych umów w sprawie pożyczek lub innych instrumentów gwarantowanych w budżecie Unii. A więc no, mogą być tutaj bardzo różne środki przeciwko państwu członkowskim. Bardzo interesującym rozwiązaniem przewidzianym w tym rozporządzeniu jest ochrona ostatecznych beneficjentów tych środków europejskich. Dlatego, bo często takim zarzutem przeciwko tego typu pomysłom było to, że w istocie one będą szkodzić nie tyle państwom członkowskim, ile przedsiębiorcom, samorządom, rolnikom, a więc tym podmiotom, do których finalnie te fundusze europejskie trafiają. I tutaj w tym projekcie rozporządzenia przewiduje się ochronę tych ostatecznych beneficjentów. Polega to na tym, że takie sankcje, takie nazwy nałożone na państwa członkowskie nie mogą wpływać na ich zobowiązania wobec ostatecznych beneficjentów. Przewiduje się między innymi możliwość takich bezpośrednich kontaktów w specjalnej platformie internetowej między komisją a tymi ostatecznymi beneficjentami. Przepraszam bardzo. Beneficjentami i możliwość, no można powiedzieć, nawet wymuszenia na państwach członkowskich, żeby wywiązały się z zobowiązań wobec tych podmiotów. I teraz chciałem, proszę Państwa, przejść do tego, co mi się wydaje w tym rozporządzeniu jest najważniejsze, a jest w ogóle w tych dyskusjach pomijane. Mianowicie można sobie zadać takie pytanie, jaka jest wartość dodana
tego rozporządzenia i w ogóle tej konstrukcji całej w stosunku do tego, co jest teraz, czyli do procedury z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, do kompetencji Komisji Europejskiej z artykułu 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli wszczęcia procedury, która potem może się skończyć skargą do Trybunału Sprawiedliwości i wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości przeciwko państwu członkowskiemu. I jak wiadomo, instytucje unijne czyniły użytek i czynią z tych właśnie kompetencji właśnie dla przywrócenia praworządności w Polski. No, jak wiadomo, ze skutkiem dosyć mizernym. I teraz pytanie jest takie, co tutaj ta procedura miałaby nowego wnosić i dlaczego w istocie nasze władze tak się jej boją. Otóż oczywiście ta moja analiza jest tutaj wstępna, bo trzeba by było bardzo dokładnie to wszystko zbadać. Niemniej jednak można tutaj zauważyć takie jakby dwa nurty w tym rozporządzeniu. Z jednej strony jest tutaj ogólne nawiązywanie do zasady praworządności. Jest nawet coś w rodzaju definicji praworządności. Jest nawiązywanie do całej aksjologii Unii z artykułu 2. Jest w wielu punktach bardzo akcentowana niezależność sądownictwa. A więc są tutaj te, można powiedzieć, no, mocno podkreślane ogólne zasady obowiązujące w Unii Europejskiej, ale z drugiej strony, i o tym się zapomina, one są, proszę Państwa, zrelatywizowane do ochrony budżetu, ochrony interesów finansowych Unii. Czyli mówiąc w skrócie, tutaj nie chodzi ogólnie o naruszanie praworządności i o naruszanie niezależności sądownictwa, ale o takie, że tak powiem, grzechy państwa członkowskiego, które albo już, albo rodzą ryzyko, często ten element prewencyjny jest podkreślany w rozporządzeniu, działania na szkodę interesów finansowych albo budżetu Unii. Czyli w istocie nie jest tutaj, nie chodzi tutaj, proszę Państwa, o jakby dublowanie czy wzmocnienie tego, co jest do tej pory, tylko no, stworzenie pewnego mechanizmu dyscyplinowania państw członkowskich, jeżeli ma to związek z budżetem Unii, interesami finansowymi. Skąd się to wzięło? Otóż to się, proszę Państwa, wzięło stąd, że na to nalegały państwa członkowskie w Radzie Unii Europejskiej. Przypuszczam, że nie wszystkie, bo niektóre z państw członkowskich, tych najbogatszych, które są płatnikami netto, które są w ogóle twórcami całej tej koncepcji, no, reprezentowały tutaj inne podejście. Niemniej jednak udało się tutaj tym państwom członkowskim, no, ograniczenie tego ostrza walki o praworządność i o niezależność sądownictwa właśnie zrelatywizować do tych kwestii budżetowych i finansowych. I teraz chciałem to w pewnym sensie jakby udowodnić czy udokumentować. Więc najpierw, jeśli chodzi o te ogólne, takie właśnie te generalne wartości, no to wymienia się tutaj na pierwszym miejscu zagrożenie niezależności sądownictwa. Prawda? Gdyby to oderwać od całej reszty, no to można by powiedzieć, no chodzi w ogóle o niezależność sądownictwa. Dalej, brak zapobiegania, korygowania, sankcjonowania arbitralnych lub niezgodnych z prawem decyzji organów publicznych, w tym organów ścigania i tak dalej. Dalej, ograniczenie dostępności i skuteczności środków prawnych, w tym także przez restrykcyjne przepisy proceduralne. Ale, i tu jest ważny przepis, stosowne środki będą podejmowane, jeśli zostanie ustalone, że naruszenie zasad praworządności w państwie członkowskim
wpływa lub powoduje poważne ryzyko wpływania na należyte zarządzanie finansowe budżetem Unii lub ochroną interesów finansowych Unii w wystarczająco bezpośredni sposób. In a sufficiently direct way. I następnie wymienia się, proszę Państwa, na czym to może polegać. Ja już tutaj może tego Państwu oszczędzę, ale w każdym razie chodzi o właściwe funkcjonowanie organów tego państwa wykonujących budżet Unii. Dalej, właściwe funkcjonowanie służb dochodzeniowych i prokuratury w odniesieniu do dochodzenia ścigania nadużyć finansowych, w tym oszustw podatkowych. Dalej, skuteczną kontrolę sądową w tych właśnie wymienionych kwestiach. Zapobieganie oszustwom. Odzyskiwanie nienależnie wypłaconych środków. I teraz, proszę Państwa, jaki byłby mój komentarz? Jaka byłaby moja ocena tego rozporządzenia? Otóż, no oczywiście to, co z tego wszystkiego wyniknie, no to pokaże przyszłość, jeżeli to rozporządzenie wejdzie w życie, ale zapewne wejdzie w życie, ale ogólnie można powiedzieć, że nie jest to kolejny ogólny mechanizm ochrony praworządności czy niezależności sądu. I za jego pomocą nie można będzie zasadniczo, tutaj zrobię tutaj pewien taki margines, no, że może być inaczej, ale zasadniczo nie można będzie na przykład kwestionować pozycji KRS-u, czy trybu powoływania sędziów, czy systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, czy położenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Na to nie ma co liczyć. Te ogólne sformułowania dotyczące praworządności są jednak zawsze relatywizowane do budżetu i do interesów finansowych Unii. I teraz, proszę Państwa, co z tego dalej wynika? Otóż moim zdaniem oczywiście okaże się wszystko w praktyce, jak to będzie interpretować Komisja Europejska, a potem ewentualnie Rada, jeżeli by do tego doszło. Ale wydaje mi się, że to rozporządzenie można interpretować albo no, wąsko i obawiam się, że taka właśnie będzie interpretacja, że rzeczywiście no, będzie ono miało praktycznie zastosowanie wtedy, jeżeli się stwierdzi, że w danym państwie członkowskim toleruje się albo wręcz no, dokonuje, albo toleruje się jakichś nadużyć czy niegospodarności na szkodę Unii, czy oszustwa, czy korupcja, czy nadużycia przy zamówieniach publicznych. Jest możliwość także szerszej interpretacji, ale mówiąc szczerze, nie bardzo bym na to liczył, że za pomocą tych środków można by także kwestionować jakieś takie no, ogólne systemowe warunki dotyczące organizacji i funkcjonowania sądów, które orzekają czy realnie, czy potencjalnie, ale w tym przypadku chyba realnie w sprawach dotyczących budżetu Unii i interesów finansowych. Więc przypuszczam, że jeżeli chodzi o sądownictwo, to mogłoby to mieć większe zastosowanie w przypadku sądów administracyjnych, no, które orzekają w sprawach VAT. Jak wiadomo, podatek VAT jest jednym z źródeł dochodów Unii, czy w sprawach CEU, czy jeżeli by tam, gdzie sądy administracyjne orzekają o funduszach europejskich. Dalej, mogłoby to dotyczyć sądów karnych, orzekających w sprawie oszustw na szkodę Unii, tak mówiąc ogólnie, czy sądów cywilnych, gdy chodziłoby o jakieś takie umowy, na przykład kwestie niewykonania umów związanych z nie wiem, zamówieniami publicznymi, czy w ogóle jakieś kwestie związane z w każdym razie umów związanych z prawem unijnym pośrednio. No więc można by się tutaj zastanawiać, czy na przykład w takich przypadkach, gdyby sądy
działały właśnie w tych sprawach związanych z interesami Unii, czy można na przykład wtedy kwestionować, no powiedzmy, składy sędziowskie i obecność w tych składach osób, które no nie spełniają pewnych warunków, choćby już ustalonych przez Trybunał Sprawiedliwości w listopadzie ubiegłego roku i potwierdzonych przez Sąd Najwyższy na początku tego roku. No, czy można by się zastanawiać, czy można by wtedy w takim postępowaniu kwestionować no, jakieś takie nadużywanie kompetencji w sprawach dyscyplinarnych wobec sędziów. Ale powiem szczerze, wydaje mi się to raczej wątpliwe. No plusem tej procedury w każdym razie jest to, że ona, no jeżeli zostanie uruchomiona w ogóle, no to będzie przebiegać sprawnie, prawda? To będzie się przewiduje, że to może trwać tam kilka miesięcy, a nie kilka lat. No po jakimś czasie być może dojdzie tutaj do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. I w moim przekonaniu, i tutaj chciałem wrócić do tego, co powiedziałem, że wydaje mi się, że władze polskie w ogóle nie wiedzą, o co tutaj chodzi, że nikt tego projektu rozporządzenia nie zna, albo nawet zna, ale udaje, że nie zna. Mianowicie, tak jak mi się wydaje, to, co jest zawarte w tym rozporządzeniu, to nie jest szkodliwe dla polskich władz. To nie jest dla nich niebezpieczne, ponieważ tutaj no to też poddaję pod dyskusję, bo nie jestem sam do końca pewien, czy ogarniam złożoną rzeczywistość naszej sympatycznej ojczyzny, ale przy całym no, morzu nieprawości, jaka jest i łamaniu zasad praworządności przy naruszaniu niezależności sądów czy niezawisłości sędziów, to jednak wydaje mi się, że to nie są takie grzechy, które by związane były właśnie merytorycznie z tym wykonaniem budżetu czy interesami finansowymi Unii. Tak mi się wydaje. Inaczej na przykład może być na Węgrzech. I tutaj taki żywiołowy sprzeciw już oficjalny z weekendu ostatniego premiera Orbana jest dla mnie zrozumiały. Dlatego, bo Węgry mają opinię państwa już właściwie oligarchicznego i sprywatyzowanego przez Orbana i innych dostojników ich rodziny. I w Polsce chyba takiego zjawiska nie ma. Oczywiście jest no niebywale rozwinięty taki bezczelny nepotyzm, jest wykorzystanie spółek publicznych do wspierania interesów politycznych. To wszystko prawda, ale wydaje mi się, że to nie są tego typu powiedzmy nieprawidłowości, które by no, tak powiem, podpadały pod przepisy tego rozporządzenia i skłaniały Komisję Europejską do wszczęcia takiego postępowania. I to tyle o rozporządzeniu. Ale jeszcze zostały takie kwestie, już chciałem Państwa pocieszyć, krótsze. Już pomału się zbliżam do końca. No pytanie jest takie, co Polska może zrobić, żeby zablokować tę konstrukcję? Otóż samego rozporządzenia nie zablokuje, ponieważ tam jest, jak powiedziałem, wystarczająca kwalifikowana większość głosów i taka kwalifikowana większość głosów państw członkowskich będzie. Natomiast może no, skorzystać z prawa weta tam, gdzie jest potrzebna jednomyślność, czyli przy tych wieloletnich ramach finansowych i przy Funduszu Odbudowy. I przypuszczam, że tutaj w gruncie rzeczy chodzi tutaj o bardziej nie o no, zamiar prawdziwego zawetowania, tylko raczej taki szantaż. To znaczy nie wprowadzajcie tych ram, nie wprowadzajcie tego uwarunkowania od wypłaty funduszu od praworządności, błędnie rozumianego zagrożenia, bo inaczej zablokujemy wam budżet wieloletni i fundusz odbudowy.
No, gdyby Polska to zrobiła, no byłby to krok samobójczy. Byłby to po prostu krok samobójczy. Ponieważ no, pieniądze unijne są no, pilnie potrzebne Polsce, znacznie bardziej przypuszczam niż przeciętnie, można powiedzieć, w państwach członkowskich. No, w obecnej sytuacji, jaka jest w związku z pandemią, w związku z kryzysem gospodarczym i w związku z różnymi fatalnymi błędami, które są popełniane przez władze. Więc bez tych pieniędzy, mówiąc w skrócie, Polska znajdzie się rzeczywiście w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Do tego dochodzą trudne do wyobrażenia szkody wizerunkowe i prestiżowe, no ale niestety my widzimy od 5 lat, że Polska o to akurat w ogóle nie dba. Nie zależy jej w ogóle na opinii, jaka panuje w stosunku do Polski, niestety niekoniecznie tylko do rządu no, w Unii i w świecie. I tutaj, proszę Państwa, przytoczę Państwu cytat z Saryusza Wolskiego, zapomniałem imienia w tym momencie, który jest posłem do Parlamentu Europejskiego i który ma rzeczywiście ogromne zasługi przy wprowadzaniu Polski do Unii Europejskiej. Saryusz Wolski, obecnie poseł PiS, powiada tak. Polski rząd może obecnie spokojnie wetować i czekać na koniec prezydencji niemieckiej. Koronofunduszu jak dotąd nie ma, a Polska może bez pośrednictwa Komisji Europejskiej i drakońskich warunków pozyskać potrzebne pieniądze na międzynarodowym rynku finansowym na nie gorszych, a wręcz lepszych warunkach. Ma wysoką wiarygodność kredytową i może dziś pożyczać środki po ujemnej stopie procentowej. Prowizorium budżetowe będzie korzystne dla Polski. Prawo jest po naszej stronie. Finansowo sobie radzimy. No więc, proszę Państwa, no to jest profesor Sadurski użył w stosunku do tego, co się stało w Polsce. Nie wiem, czy to jest jego, czy on jest autorem tego, czy w każdym razie używa tego zwrotu w odniesieniu do tego, co się dzieje w Polsce. Mówi o, używa takiego zwrotu backsliding, czyli nie wiem, jak to przetłumaczyć, jakieś takie omsknięcie się do tyłu. No więc ja uważam, że po prostu niestety Saryusz Wolski no, doznał takiego omsknięcia intelektualnego i etycznego nawet powiedział. I teraz no, zobaczymy, czy ktoś dojdzie do wniosku, że to rozporządzenie nie jest takie groźne, czy też mimo wszystko tutaj Polska będzie upierała się przy zawetowaniu tego, tych przedsięwzięć, no mówiąc grubsza, budżetowych. I teraz ostatnia kwestia, którą tylko króciusieńko zasygnalizuję. Jaka mogłaby być na to reakcja Unii? No więc wydaje mi się, że nie uda się Polsce zablokować wydania tego rozporządzenia. Bo tu już jest zgoda Parlamentu i Rady. Natomiast gdyby nie doszło do uchwalenia tych wieloletnich ram finansowych i funduszu odbudowy, no to no będzie to niewątpliwie poważny kryzys ustrojowy Unii i wielka taka wpadka, że tak powiem, finansowa w kontekście przyszłych zamiarów, przyszłych potrzeb i interesów Unii. No na pewno będą naciski na Polskę i będą jakieś metodą kija i marchewki. Trudno mi powiedzieć, co tutaj może przeważyć i jakie tutaj mogą być może nawet merytorycznie jakieś odległe powiązania, nie zawsze uchwytne może dla opinii publicznej. No gdyby nie było wieloletnich ram finansowych, to wówczas według traktatu oznacza to jako przedłużenie zasad ostatniego budżetu rocznego. O tym mówi artykuł 312 ustęp 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ale to oznacza tylko kontynuowanie dotychczasowych projektów, natomiast nie ma podstaw do rozpoczynania nowych
nowych projektów. Więc to nie jest tak, że można bezkarnie w miejsce tego wieloletniego budżetu no, sztukować to budżetami jednorocznymi. Brak funduszu odbudowy, no to jest brak tych pieniędzy. Tutaj ja chyba już wspomniałem, że to dla Polski jest 58 miliardów euro, mniej więcej pół na pół dotacji i pożyczek. Mówi się o takim sposobie przezwyciężenia tego kryzysu, który no, byłby trudny do zrealizowania i dla Polski też samobójczy, mianowicie wprowadzenia tego funduszu odbudowy za pomocą umowy międzynarodowej zawartej przez te państwa, które się godzą, czyli powiedzmy bez Polski i bez Węgier. To jest tak zwana metoda szengeńska, stosowana od czasu do czasu w Unii Europejskiej, jeżeli nie ma zgody wszystkich na jakieś przedsięwzięcie w ramach prawa unijnego, no to wówczas stosuje się takie rozwiązanie wzięte z prawa międzynarodowego. Więc to jest też możliwe. Gdyby tak się stało, no to wtedy Polska staje się już zostaje na jakimś marginesie marginesu i to już byłby taki polexit niemal stuprocentowy. Proszę Państwa, i to są tyle, to są te tematy, którymi dzisiaj się chciałem zająć. Jeszcze na początku ambitnie sądziłem, że może mi się uda powiedzieć o dzisiejszej opinii Rzecznika Generalnego w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i że może mi się uda powiedzieć o raporcie rocznym Komisji Europejskiej dotyczącym praworządności w skali Unii sprzed kilku tygodni, ale już tego nie zrobię. Natomiast sygnalizuję tylko te tematy. Gdyby ktoś z Państwa oprócz tego, o czym mówiłem do tej pory, chciał w dyskusji nawiązać do tych nieprzerobionych zagadnień, no to też jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Jest co najmniej kilka takich tematów oczywiście, o których pan profesor mówił, wokół których tę naszą dyskusję możemy skoncentrować. Problem Brexitu, od którego pan profesor wyszedł, te kwestie sporne, które pan profesor przedstawiał, to jest na pewno kwestia, która nadal jest aktualna, a jednocześnie te uwagi pana profesora były tutaj bardzo porządkujące. Po drugie, problematyka uchwalenia ram finansowych Unii Europejskiej, problematyka stworzenia podstaw prawnych dla powołania funduszu odbudowy Unii Europejskiej, no i kwestia właśnie rozporządzenia, którą pan profesor poświęcił znaczną część swojego wystąpienia, rozporządzenia dotyczącego podstaw prawnych dla powiązania tej procedury przyznawania funduszy europejskich z przestrzeganiem praworządności. Tutaj, panie profesorze, ja właśnie dodam, że być może pod wpływem naszego seminarium wypłynęła informacja gdzieś tam w Unii Europejskiej, że wypłynęło rozporządzenie, czy projekt rozporządzenia, bo okazuje się, że pan profesor Dudzik właśnie nam tutaj znalazł to rozporządzenie i chyba zostało zamieszczone. Także miejmy nadzieję, że to właśnie na skutek wystąpienia pana profesora i właśnie rozporządzenie mamy dostępne. Zapraszam państwa. To nie był mój przeciek, ale cieszę się. No nie wiadomo. Myślę, że to jest jakby kwestia tego, że mamy bardzo dużo widzów także na YouTubie i kto wie, może wśród nich są też ci urzędnicy z Unii Europejskiej, którzy zamieścili rozporządzenie czy projekt rozporządzenia na stronach unijnych. Szanowni Państwo, więc zapraszam do dyskusji. Mamy już pierwszą osobę zgłoszoną do dyskusji, pan profesor Leszek Garlicki. Mogą się Państwo zgłaszać, tak jak mówiłam tutaj, wpisując swoje nazwisko na czacie, bądź też używając takiej funkcji podniesienia łapki, bądź po prostu włączając się i właśnie zabierając głos. Także oddaję głos panu profesorowi Leszkowi Garlickiemu. Dziękuję bardzo. Wreszcie gratuluję panu profesorowi Biernatowi, bo to było bardzo ciekawe i bardzo instruktywna informacja, z której się osobiście bardzo wiele nowych rzeczy dowiedziałem. Nie chcę mówić o wielkiej polityce, bo to oczywiście jest wszystko oparte na intuicji, która mówi mi tylko tyle, że jak jest okazja
do tego, żeby stworzyć nowe pole konfrontacji i nowego wroga, czy nową postać starego wroga, to nie można wykluczać, że zostanie to entuzjastycznie wykorzystane, ale z drugiej strony oczywiście będą pewnie jakieś inne uwarunkowania, które też tam będą miały na to wszystko wpływ. Natomiast jeżeli chodzi o samo rozporządzenie, no to, czyli to nie jest kolejny mechanizm ochrony praworządności. Z tym się należy zgodzić, ale też ja bym mniej krytycznych podtekstów bym z tego punktu widzenia umieszczał. No bo tak, dla nas mechanizm kontroli praworządności wiąże się w pierwszym rzędzie z, no właśnie, sądy, Krajowa Rada Sądownictwa, no to jest te pole konfrontacji i teraz byśmy tutaj chcieli widzieć jakiś nowy mechanizm. Ten jest mechanizmem obliczonym czy ustawionym inaczej. Ale wydaje mi się, że istotne jednak jest i to, że przecież te problemy, zwłaszcza gdy chodzi o organizację sądownictwa, no one nie są tak bardzo ściśle wewnątrz kompetencji powierzonych Unii. I w dotychczasowych podejściach wiemy, że stosuje się różnego rodzaju oczywiście wykładnie, mówi się o stosowalności prawa Unii, nawet tam, gdzie nie ma bezpośrednio kompetencji, o różnych innych elementach, no wykorzystuje się szeroką interpretację artykułu 19 Traktatu o Unii Europejskiej. No, to jest dla mnie kolejnym przykładem takiego właśnie podejścia, no bo znowuż przyjęcie rozporządzenia, które by po prostu łączyło środki finansowe z przestrzeganiem praworządności, natychmiast napotka kolejny zarzut, że jest to wkroczenie w sferę, która nie należy do kompetencji Unii. Kwestie budżetu ochrony interesów finansowych można założyć, że powiedzmy bardziej należą, czy bardziej dają się z tego punktu widzenia bronić. Czy więc zdaniem referenta nie można by też przyjąć takiej wykładni, że jest to jakby kolejne poszukiwanie pewnej drogi, powiedzmy obejścia, czy pewnego bypassu, które w jakiś sposób pozwoli Unii kontynuować zainteresowanie się dziedziną organizacji sądów polskich, no, która, mówię, nie jest tak zupełnie ściśle pokryta kompetencjami Unii, ale z wielu względów jest to potrzebne i słuszne, żeby się nią zajmować. Natomiast czy to się da wykorzystać w taki sposób? No chyba same te przykłady, które ty dawałeś. No, jeżeli jest problem z sądami, no to jest i problem z praworządnym zajmowaniem się rozstrzyganiem wszelkich sporów, które powstaną na tle finansów. A tych sporów to przecież już w tych przykładach, które były dane, właściwie włączyliśmy prawie wszystkie sądy, no może z wyjątkiem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a pewnie i to by się znalazło. Więc jeżeli się będzie chciało, to jest tylko kwestia znowuż bardziej woli politycznej, to ja myślę, że i Komisja, i Rada może to znakomicie wykorzystać, jeżeli będzie chciała. Jak nie będzie chciała, to wszystko jedno, co będzie napisane w rozporządzeniu. Ale dla mnie to jest, jak mówię, kolejny przykład pewnego działania, które ma swoją logikę i ma swoją sekwencję, tyle, no, że nie może całkowicie ignorować jednak aktualnych kompetencji Unii, no bo przecież już na tle tego, co było do tej pory, są podnoszone wątpliwości, nie tylko chodzi o Polskę, no bo to jest mniej istotne, ale podnoszone również wątpliwości przez państwa inne. Może to jest trochę wyjście naprzeciw tym właśnie kwestiom. Dziękuję. Panie profesorze, jeżeli pan profesor pozwoli, to zbierzemy 2-3 głosy i powrócimy do pana profesora z prośbą o odpowiedź. Do głosu zgłasza się, czy do zabrania głosu, pan profesor Sławomir Dudzik, także oddaję głos. Proszę bardzo, panie profesorze. Dobry wieczór. Tradycyjne pytanie, czy mnie słychać? Słychać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na to seminarium. Dziękuję organizatorom, pani profesor, i bardzo też dziękuję panu profesorowi Biernatowi za niezwykle ciekawy wykład dotyczący tych aktualnych spraw unijnych. Krótko, chciałbym się odnieść do tej drugiej zasadniczej części referatu pana profesora Biernata,
dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie ochrony praworządności w związku z wykonywaniem budżetu unijnego. Może zacznę od tego, że chyba nie bardzo można było się spodziewać czegoś innego w tym dokumencie niż to, co zostało tam zapisane, a mianowicie powiązania, takiego ścisłego powiązania przestrzegania zasady praworządności właśnie z wykonywaniem budżetu Unii Europejskiej i ochroną interesów finansowych Unii Europejskiej, bo taka też jest podstawa prawna tego projektowanego aktu, a więc artykuł 322 ustęp 1 litera A Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, która właśnie do tych procedur, a więc do warunków wykonywania budżetu oraz kontroli wykonywania budżetu nas odsyła. A więc prawodawca unijny nie bardzo mógł wyjść poza tą normę kompetencyjną w tym wypadku niż przez rozwiązanie, które zostało przyjęte, mianowicie powiązanie zasady praworządności właśnie z tymi sprawami finansowymi. A więc dlatego nie może to być ogólna procedura dotycząca przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej. Po drugie, w pełni też zgodzę się z tym, co pan profesor Lech Garlicki przed chwileczką powiedział, że tutaj dużo będzie zależało, jak będą rozumiane poszczególne postanowienia tego rozporządzenia, bo znamy już to podejście, które przecież w orzecznictwie Trybunału dotyczącym niezależności, niezawisłości sądownictwa było prezentowane, że ochrona tej niezawisłości jest związana między innymi z tym, że w zasadzie wszystkie sądy są sądami unijnymi, tak? Więc wszystkie organy kontroli, które będą zaangażowane w kontrolowanie budżetu, także organy sądowe, w tym ujęciu będą sądami, organami zaangażowanymi w kontrolę wykonywania budżetu unijnego i w związku z tym, ponieważ nie da się wydzielić organów, czy nie ma wyspecjalizowanych organów tylko od spraw budżetu unijnego w państwach członkowskich, to tak naprawdę wszystkie sądy potencjalnie w zasadzie temu, będą w zakresie zainteresowania komisji, a później rady. O ile oczywiście to podejście, które znamy z orzecznictwa Trybunału, zostanie tutaj zaakceptowane. Natomiast ja mam w stosunku do tej procedury inną, taką moim zdaniem zasadniczą uwagę krytyczną. Mianowicie ta procedura jest zarezerwowana praktycznie dla Rady, a Komisja ma tutaj inicjatywę, uruchamia całą procedurę, natomiast decyzja podejmowana jest przez rządy państw członkowskich. Praktycznie nie ma tutaj roli dla Parlamentu Europejskiego, który tak naprawdę jest tylko informowany o tych działaniach, co moim zdaniem umniejsza czy nadmiernie politycyzuje, przepraszam, całą tą procedurę. Czyni ją taką procedurą gabinetową, łatwą do podważania. Czyni tą procedurę wrażliwą, jeśli chodzi o stosunki między państwami członkowskimi. Moim zdaniem brak wyraźnego, stanowczego, stanowiącego udziału Parlamentu w tej procedurze jest poważną, Parlamentu Europejskiego w tej procedurze jest poważną wadą. Pewnie nie dało się tego uzgodnić, ale uważam, że było dużo lepiej i lepiej ta zasada demokracji w Unii Europejskiej byłaby realizowana, gdyby Parlament był w to wszystko zaangażowany. Dziękuję bardzo. Kolejną osobą, która zgłosiła się do dyskusji, jest pani dr Agnieszka Knade-Płaskacz. Bardzo proszę. Tak, jest włączona. Dzień dobry, Agnieszka Knade-Płaskacz, bardzo mi miło. Dziękuję Państwu za zaproszenie i za możliwość udziału w tym bardzo ciekawym wydarzeniu. Dziękuję panie profesorze. Ja chciałabym właściwie odnieść się tak króciutko do tego ostatniego problemu, o którym pan profesor mówił, mianowicie o tej kwestii praworządności rozporządzenia i chciałabym zwrócić Państwa uwagę na ten element, o którym właśnie też pan profesor wspomniał, mianowicie o dzisiejszej opinii, która niejako też wskazuje pewien kierunek Unii Europejskiej, tak mi się wydaje, czy Trybunału, czy także kierunek, w którym właśnie Unia Europejska zmierza, czy może w zakresie właśnie oceny praworządności. Mianowicie to jest to orzeczenie, które dotyczy
dotyczy pytania prejudycjalnego dotyczącego systemowych czy ogólnych nieprawidłowości dotyczących niezawisłości władzy sądowniczej państw członkowskich. I to dzisiejsze orzeczenie wskazuje na właściwie taką ogólną zasadę, czy rzecznik wskazuje, bo to nie jest orzeczenie, tylko to jest opinia oczywiście, że ewentualne stwierdzenie systemowych nieprawidłowości w zakresie chociażby takich elementów, jak tutaj właśnie praworządność, wymaga przejścia przez tą procedurę z artykułu 7 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a dopóki nie ma stwierdzonego trwałego i poważnego naruszenia w tym trybie, to sądy państw członkowskich właściwie nie powinny odmawiać wykonywania europejskiego nakazu aresztowania na zasadach ogólnych. To, co tutaj, o ile dobrze pamiętam, wnosił sąd chyba holenderski, z tego co pamiętam. I to jest taki jeden z elementów, na który myślę, że warto zwrócić uwagę. A drugie moje, może nawet nie tyle jakieś stanowisko, ale takie bardziej pytanie do Państwa, czy do Pana Profesora, dotyczy Brexitu i ewentualnie kwestii dotyczących współpracy sądowej, która będzie, co dalej z tą współpracą sądową, bo nie ukrywam, że mnie to jako sędziego liniowego bardzo interesuje, bo kilka dni temu dostałam taką informację, że na przykład Wielka Brytania już teraz nie wykonuje orzeczeń związanych z wykonywaniem kar pieniężnych. I nie wykonuje ich od stycznia tego roku, czyli tak de facto już od kilku miesięcy to nie funkcjonuje ten instrument prawny, niezależnie od tego okresu przejściowego, dlatego też to jest takie moje dodatkowe pytanie. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, jeszcze mamy dwa zgłoszenia na chwilę obecną. Pani profesor Justyna Przepraszam, Łaczny. Ale pani Mojko, może ja bym jednak odpowiedział, tak, bo boję się, że może jeszcze będą jakieś inne. Boję się, że się pogubię. Dobrze. To w takim razie oddaję głos, panie profesorze. Więc jeśli chodzi o kwestie, które poruszył pan profesor Garlicki i profesor Dudzik, to w gruncie rzeczy też kontynuacja tej samej myśli. Otóż moją intencją było przekazanie takie, powiedziałbym, chłodne i dosyć sceptyczne tego, czego się można spodziewać. Ja wiem, że serce mogłoby nas prowadzić w takim kierunku, żeby te przepisy rozporządzenia rozumieć szerzej i niezależność sądów w kontekście tego rozporządzenia też rozumieć jakoś szerzej. Ale wydaje mi się, że tak chyba nie będzie. To znaczy, to było moje przewidywanie co do tego, jaka może być praktyka. Bo jeśli chodzi o zarzuty co do naruszania niezależności sądów czy niezawisłości sędziów polskich, no to w gruncie rzeczy już to dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości poszło niezwykle daleko, tak daleko, że wszelkie grzechy potencjalne, jakich mogą się dopuścić sądy w przypadkach objętych przedmiotowo tym rozporządzeniem, czyli w związku z funduszami unijnymi i budżetem Unii, już są obecnie, że tak powiem, ścigane. Bo przypomnę, że w świetle wyroku dotyczącego sędziów portugalskich, od tego to się zaczęło, wystarczy, że jakiś sąd jest potencjalnie właściwy w sprawach z elementem unijnym i to już go poddaje pewnym rygorom z artykułu 19 w związku z artykułem 2 i w związku z artykułem 47 Karty Praw Podstawowych. Czyli z tego punktu widzenia to rozporządzenie, o którym dzisiaj mówimy, nie byłoby potrzebne. I tutaj właściwie jest zgoda, że niektóre państwa członkowskie tutaj kwestionują w ogóle kompetencje Unii w związku z zasadą przyznania. Takie jest takie stałe stanowisko Polski. Natomiast tutaj akurat w tych sprawach, o których jest mowa w tym rozporządzeniu, takiego zarzutu nie można by było postawić, bo tutaj wyraźnie powiada się, chodzi o
naruszanie tego, co wynika z prawa unijnego, czyli no, prawidłowe wykonywanie budżetu i prawidłowe gospodarowanie funduszami. Czyli tutaj raczej by tych wątpliwości nie było. Natomiast to, co tutaj jest nowego, no to jest ta procedura, która jest inna i prostsza do przeprowadzenia i potem do wyegzekwowania w porównaniu z tym, co wynika z ogólnych zasad unijnych, z prawa unijnego, czyli no myślę tutaj o egzekucji choćby tego, co jest po wyroku takim przeciwko danemu państwu członkowskiemu ze skargi Komisji Europejskiej. Także tak mi się wydaje, że akurat tutaj właściwość Unii do ścigania naruszeń niezależności sądów jest łatwiejsze. Jest łatwiejsze i łatwiejsze jest też no, jakieś ukaranie, powiedzmy, państwa członkowskiego. I tutaj profesor Dudzik powiedział, że wiele będzie zależało od praktyki Komisji i Rady. No więc ja się właśnie obawiam, że ta praktyka może być tutaj dosyć restrykcyjna, zwłaszcza w przypadku Rady. Proszę zwrócić uwagę na to, że od 2,5 roku jest na samym początku procedura z artykułu 7, bo państwa członkowskie nie chcą, że tak powiem, no, z jakiejś solidarności chyba i obawy, nie chcą szkodzić innym państwom członkowskim. Natomiast tutaj według tego rozporządzenia będą zmuszone do podjęcia pewnych działań. Tutaj są pewne rygory nawet czasowe. Zgadzam się z profesorem Dudzikiem co do tego, że tutaj no, nie ma takich elementów demokratycznych. Znaczy trudno byłoby co prawda wyobrazić sobie, w jaki sposób parlament mógłby uczestniczyć już bezpośrednio w jakichś indywidualnych procedurach. Tam zresztą w wielu punktach przewiduje się, w wielu miejscach przewiduje się obowiązek natychmiastowego powiadamiania parlamentu. Zresztą zwrócę też uwagę na to, że tutaj były wcześniej różne pomysły inne. Na przykład na początku była koncepcja taka, że te sankcje będzie stosować komisja. Potem przez moment był taki pomysł, że komisja wystąpi z wnioskiem do Rady, a Rada będzie odrzucać ten wniosek komisji kwalifikowaną większością głosów, czyli tak zwana kwalifikowana większość odwrócona. No ale w rezultacie państwa członkowskie wyegzekwowały to, co mamy w tym projekcie. Jeśli chodzi o pytanie pani Agnieszki. Pani Agnieszko, jeśli można, to ja bym do tej sprawy, tej dzisiejszej opinii odniósł się, jeżeli by były jakieś dalsze pytania gdzieś na końcu, bo nie chciałbym też, tak powiem, łamać tej narracji. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę sądową, no to mówiąc szczerze, nie jestem w stanie tak a vista na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że to nie jest chyba unormowane w tej umowie rozwodowej i to też będzie zależało chyba od tego porozumienia, którego nie ma. Więc jeżeli by tego porozumienia nie... Być może ktoś mnie sprostuje, może jestem w błędzie, ale jeżeli jest tak, jak sądzę, to będzie zależało od tego, czy takie porozumienie będzie dotyczące tych przyszłych stosunków, dotyczących nie tylko stosunków gospodarczych, ale właśnie tej współpracy sądowej. A jeżeli nie, no to może będą wchodzić w grę jakieś przepisy prawa międzynarodowego dotyczące współpracy sądowej, bo takie przepisy, takie rozwiązania też są. Przynajmniej w niektórych dziedzinach, na przykład jeżeli chodzi o sprawy jakichś oszustw podatkowych. Czy to jest w zakresie prawa cywilnego, to nie jestem w stanie powiedzieć, jak tam jest sprawy międzynarodowe. To może tyle. Dziękuję bardzo. Na razie. Dziękuję. W ramach drugiej, że tak powiem, rundy pytań oddam głos najpierw pani profesor Justynie Łacne z Politechniki Warszawskiej. Bardzo proszę, pani profesor. Dzień dobry, witam serdecznie. Klasyczne pytanie, czy mnie widać, czy mnie słychać bardziej, to na tym drugim by mi zależało. Słychać dobrze. Dobrze. Panie profesorze, bardzo gratuluję wystąpienia. Bardzo było ono rzetelnie przedstawiające tą problematykę, z którą mamy do czynienia już trzeci rok z rzędu. Chciałabym się odnieść do problematyki skutków, które mogą wyniknąć ze stosowania z tego rozporządzenia.
I obawiam się, że jestem nieco bardziej sceptyczna niż pan profesor w zakresie oceny możliwości tych skutków, której moim zdaniem na obecnym etapie 12 listopada nie możemy do końca przewidzieć z takiego względu, że ten projekt rozporządzenia przyjąwszy, że będzie w takim kształcie przyjęty, jak uchwalony, w jaki pan przedstawił, on nie jest jedynym elementem układanki, on jest jednym z puzli, który będzie się składał na ten system ochrony praworządności za pośrednictwem ochrony interesów finansowych, bo tu mamy takie dwa klocki, które nam się składają. Z jednej strony ochrona praworządności, a z drugiej, o czym pan bardzo dobrze mówił, ochrona funduszy unijnych. I tu bym chciała powiedzieć o takiej rzeczy, że te puzzle, które musimy uwzględniać i które już istnieją, to są inne rozporządzenia, które dotyczą ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. Jest to rozporządzenie wielokrotnie już wykładane przez Trybunał Sprawiedliwości, rozporządzenie o ochronie interesów finansowych Unii Europejskiej. Jest to rozporządzenie drugie, z kolei wymienię je tak grupowo drugie, to jest rozporządzenie horyzontalne, rozporządzenie finansowe, one się zmieniają w cyklach siedmioletnich, czyli tak jak wieloletnie ramy finansowe, czyli można się spodziewać, że kolejny projekt już będziemy mieli u wrót, a co ważniejsze, i na to bym chciała zwrócić szczególną uwagę, w każdym okresie programowania mamy do czynienia z rozporządzeniami funduszowymi, czyli z tymi rozporządzeniami, które nam ustalają szczegółowe reguły wydatkowania funduszy unijnych w poszczególnych obszarach, czy to rolnictwie, czy to polityce spójności, transporcie, czy też ochrony zdrowia, w związku z czym to, czym będzie naruszenie ochrony interesów finansowych, będzie w dużym stopniu treściowo też zależało od tego, co będzie w tamtych rozporządzeniach zawarte. I tam się te wątki już teraz pojawiają. Jak sobie przejrzałam te rozporządzenia, to tam widzę dużo punktów zahaczenia. To jest z jednej strony te przepisy prawa wtórnego, które będą wchodziły w życie od 1 stycznia przyszłego roku, tak jak ma być to rozporządzenie, które pan profesor przedstawił. Natomiast z drugiej strony też bardzo zgadzam się absolutnie z głosami pana profesora Garlickiego i pana profesora Dudzika, że bardzo dużo będzie zależało od praktyki stosowania przepisów przez Komisję Europejską, z tego względu, że już obecnie, i o tym się wielokrotnie już w piśmiennictwie zagranicznym pisało, już obecnie w tych właśnie rozporządzeniach funduszowych, o których wspomniałam, istnieją mechanizmy prawne, które Komisja mogłaby już teraz uruchomić, gdyby chciała, gdyż mamy do czynienia z takim pojęciem jak system zarządzania i kontroli, i w tym systemie zarządzania i kontroli funduszy unijnych tam już są i organy kontrolne, i organy sądowe. W związku z powyższym, gdyby Komisja miała ochotę, mogłaby wszcząć nie tylko postępowania funduszowe z artykułu 258, ale również te postępowania, które są na bieżąco prowadzone w ramach procedury rozliczania funduszy unijnych. Z jakiegoś względu Komisja nie chce tego robić, woli iść procedurą ogólną, naruszeniową z artykułu 258. I jeszcze bym chciała spytać pana profesora o to, o czym pan profesor wzmiankował, a mianowicie powiedział pan profesor, słusznie mówiąc, że bardzo dużo mówi się o roli beneficjentów, o ochronie beneficjentów, i wskazuje się, że to jest taka słabość, a nie należałoby się tym tak do końca być może przejmować. Może źle to odczytałam. Czy pan profesor jest zadowolony z tego systemu ochrony beneficjentów, który jest w tym rozporządzeniu? Czy pan profesor myśli, że rzeczywiście samorządy, rolnicy, uniwersytety, nie wspominając, czy inni potencjalni beneficjenci będą mogli się przeciwko organom własnego państwa przeciwstawić, jeżeli środki przestaną płynąć? To jest taka moja wątpliwość, którą mam od pierwszego momentu lektury rozporządzenia z 2018 roku, i dwa lata później czytając jestem również, no można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć pełna obaw, ale no nie jestem spokojna w tym obszarze tych rozwiązań projektowanych. Bardzo dziękuję, już nie będę przedłużała. Bardzo dziękuję. Kolejną osobą, która zgłosiła się do dyskusji, jest pani profesor Krystyna Kowalik-Bańczyk, sędzia Sądu Unii Europejskiej. Bardzo proszę, pani profesor. Bardzo dziękuję. Również się upewnię, czy jestem przez państwa słyszana.
Bardzo mi miło. Nie chciałabym nadużywać czasu, ale oczywiście to jest okazja do tego, żeby panu profesorowi podziękować za zaproszenie i za możliwość wysłuchania. Przede wszystkim to moje wzięcie udziału w dyskusji. Natomiast mam dwa konkretne pytania. Pan profesor powiedział, że te procedury prawdopodobnie będą przebiegać sprawnie bądź sprawniej w porównaniu z tym, co obserwujemy w odniesieniu do artykułu 7. Pan profesor Dudzik wskazał, że to będzie nadal taka procedura dosyć polityczna, ponieważ to Rada czy państwa członkowskie będą de facto musiały podjąć konkretną decyzję. Czyli może się okazać, że to będzie taka znowu jak u Czechowa strzelba wisząca na ścianie, która niekoniecznie zostanie użyta. Natomiast ja się zastanawiam nad kwestią ustalania tego, czy rzeczywiście w konkretnym przypadku mamy do czynienia z naruszeniem zasady praworządności i czy będziemy się kierować takim badaniem, gdzie będzie wymagana konkretyzacja, taka jak w sprawie Celmer, czy będziemy się mogli opierać na pewnym domniemaniu systemowym, że w konkretnym państwie, niestety być może w naszym państwie, te reguły związane z niezawisłością sądową nie są już do końca obecne, w związku z czym można domniemywać, że takie naruszenie ma miejsce. To oczywiście jest otwarte pytanie, ale ono będzie, myślę, decydujące dla tego, żeby ten mechanizm był skuteczny. A drugie pytanie, nie ukrywam, motywowane konkretnymi sprawami, które są zawisłe przed Sądem Unii Europejskiej. Pan profesor mówił w pierwszej części swojego wystąpienia o Brexicie i o tym, że umowa o wystąpieniu no niebawem, można powiedzieć, wygaśnie, jeżeli nie zostanie przedłużona, to trzeba będzie zawrzeć nową umowę. Są sprawy skierowane przez różne podmioty dotyczące choćby częściowo ważności tej umowy o wystąpieniu. I mam takie bardzo proste pytanie, czy można będzie rozstrzygać o ważności tej umowy, gdy ona już przestanie obowiązywać, czy te wszystkie sprawy przed nami, przed Sądem Unii Europejskiej po prostu będą musiały zostać uznane za bezprzedmiotowe. Ale to oczywiście jest pytanie otwarte i to też będziemy się nad tym zastanawiać. Dziękuję bardzo za możliwość zadania pytania. Dziękujemy bardzo. I trzecią osobą, którą zapraszam do głosu, jest pani dr Alicja Sikora-Kalenda. Mam też 3 zgłoszenia do następnej tury, także proszę pamiętać, że rośnie lista. Proszę bardzo, pani doktor. Dobry wieczór państwu. Jak zwykle chciałam pytać, czy słychać mnie? Proszę. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest dla mnie bardzo radosny moment widzieć pana profesora i móc słuchać pana profesora. Natomiast co do już samej treści, szalenie pięknie przedstawionej problematyki, jakże trudnej i interesującej nas wszystkich, nie tylko jako prawników, ale jako obywateli Unii. Chciałam zwrócić może uwagę na 2 rzeczy dotyczące właśnie rozporządzenia o warunkowości, które dla mnie akurat były pozytywnym elementem w tym dosyć złożonym mechanizmie, nad którym teraz pracuje unijny ustawodawca. Pierwsza to jest właśnie to, o czym już pan profesor mówił, i to uznaję za pozytywny przejaw tego rozporządzenia. Sama próba definicji pojęcia praworządności, dla mnie jest to jakby przesłanka do tego, o czym za chwilę będę mówić w formie pytania. Jest to przesłanka bardzo pozytywna. To jest rzecz, której się instytucje zwykle obawiają i myślę, że prawnicy również się obawiają, jak konceptualnie można w ogóle ująć tak trudną i właściwie na granicy filozofii prawa koncepcję, jak to, czym jest praworządność. A 2, pozytywny drugi element dla mnie, który mnie prowadzi do mojego pytania, to jest odwołanie się w motywach
tego rozporządzenia do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości bezpośrednio. Na przykład jest cytowany tam Celmer, co uznaje za jakąś taką wskazówkę co do wykładni i jest to uznaje no, na takiej płaszczyźnie prawno-porównawczej dosyć nietypowy, powiedziałabym, zabieg odwołania się bezpośrednio do orzecznictwa w akcie, szczególnie na takim etapie i w akcie na tle kontrowersyjnym. Tutaj Trybunał, jak zwykle, jest tym moim punktem, do którego prowadzi mnie pytanie. Chciałam zapytać pana profesora o to, jak pan profesor widzi rolę Trybunału właśnie w kształtowaniu zarówno samego pojęcia, tego, które w tym momencie widnieje, pojęcia praworządności, ponieważ dla mnie przesłanką taką pozytywną dla roli Trybunału właśnie, która pójdzie dalej niż rola Komisji i oczywiście cały ten kontekst polityczny związany z odwołaniem do Rady Europejskiej i taka upolityczniona jakby sfera tej decyzji Rady. Tutaj no jakby mamy szansę na to, aby Trybunał wydaje mi się w sposób o wiele szerszy niż na podstawie artykułu 7 w połączeniu z artykułem 269, gdzie jego kompetencja jest bardzo, kognicja jest bardzo ograniczona. Czy pan profesor nie widzi tutaj szansy właśnie na to kształtowanie orzecznictwa, które potem rozleje się w taki pozytywny sposób na inne dziedziny poza na przykład właśnie kwestią ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej? Dziękuję bardzo za możliwość zadania pytania. Pozdrawiamy serdecznie. Panie profesorze, to w takim razie oddaję głos panu profesorowi. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeżeli coś zgubię, to bardzo proszę zainteresowane osoby o zdyscyplinowanie mnie. Najpierw jeśli chodzi o Justynę Łacny. Może państwu powiem, bo nie wszyscy są z branży, że Justyna jest taką papieżycą problematyki funduszy europejskich, więc w ogóle przemawianie w jej obecności jest dla mnie bardzo stresujące. Natomiast na co chciałem zwrócić uwagę? Otóż w tym rozporządzeniu, w tym projekcie nie ma żadnych przepisów, jak to często bywa, odwołujących się do innych aktów prawnych już odwołujących, czyli albo uzupełniających, czy derogujących, czy no cokolwiek w jakiś sposób łączących się z tym nowym aktem prawnym. Tego tutaj nie ma. Więc ja przypuszczam, że te inne rozporządzenia albo już obowiązują, albo będą obowiązywać te, które mają taki charakter no, periodyczny, tam rytm choćby tych kilkuletnich perspektyw budżetowych. I przypuszczam, że konstrukcje zawarte w tych innych rozporządzeniach będą służyć do oceny, czy rzeczywiście doszło do naruszenia praworządności przy gospodarowaniu funduszami, czy przy wykonywaniu budżetu. Więc one będą mieć na pewno jakieś znaczenie no, interpretacyjne, bardzo istotne. Nie jest wykluczone, że tutaj rzeczywiście dojdzie do jakiejś kolizji między różnymi kompetencjami Komisji, czy to na podstawie tego rozporządzenia, czy na podstawie innych rozporządzeń. Ja do tego się nie mogę odnieść. Tutaj no, twórcy tego rozporządzenia no, tak jak gdyby tych innych rozporządzeń nie zauważali, albo jakby uznawali, że takich kolizji nie będzie. To mogę tylko tyle powiedzieć. Mówiąc szczerze, nie bardzo wiem, jak to dalej może być. Ale sądzę, że zakłada się tutaj jakiś brak kolizji między tymi różnymi aktami prawnymi. Jeżeli chodzi o ochronę beneficjentów, no to oczywiście tutaj wiele będzie zależało od praktyki, ale sam zabieg wprowadzenia takiego rozwiązania, tam nawiasem mówiąc w preambule najdłuższy motyw, taki chyba na całą stronę, jest poświęcony, o ile się nie mylę, to jest motyw 15, jest poświęcony właśnie ochronie beneficjentów i później jest tam odpowiedni przepis tej części artykułowej. No tutaj idea jest taka, żeby beneficjenci nie ucierpieli i żeby mogli zwracać się do komisji w razie problemów. A komisja będzie wtedy dyscyplinować państwa członkowskie. Będzie się z nimi porozumiewać i no być może będzie mogła stosować jakieś dalsze środki. Nie wiem, czy na przykład będzie mogła
przekazywać jakieś środki bezpośrednio dla tych beneficjentów. Jak to będzie funkcjonować, trudno jest mi powiedzieć, bo jeżeli na przykład zostaną odebrane jakieś środki państwu członkowskiemu, to może powstać pytanie, skąd mają się znaleźć pieniądze dla ostatecznych beneficjentów, czy na przykład z budżetu krajowego, no tego nie wiem. Ale muszę powiedzieć, że sama idea, aha, no i tam jest ta zapowiedź stworzenia no, pewnych jakichś takich konstrukcji informatyczno, chyba prawnych, właśnie dla tych beneficjentów, żeby mogli sygnalizować te problemy komisji i nawiązywać dialog z komisją. No więc jak to będzie, to nie wiem, ale sama idea wydaje mi się bardzo, bardzo trafna i dobra. Jeżeli chodzi o wypowiedź pani Krysi, pani sędzi profesor Kowalik-Bańczyk, otóż tutaj, no więc wydaje mi się, że tutaj pewien element tego dyscyplinowania niewątpliwie występuje, bo są te terminy i jest możliwość doprowadzenia do tego, że Rada będzie musiała podjąć uchwałę, decyzję w tej sprawie. I komisja, jeżeli już przejdzie się przez cały ten etap wcześniejszy, to komisja będzie miała tutaj no, pewne prawne możliwości oddziaływania na Radę. Ja się bardziej boję o to, że zanim komisja dojdzie do tego etapu, to będzie musiała, że tak powiem, walczyć z danym państwem członkowskim, bo tam jest przyjęta zasada taka jak w artykule 7, no skądinąd zrozumiała audiatur et altera pars, czyli komisja zwraca się do państwa członkowskiego i mówi, naruszasz zasady praworządności. No i teraz z artykułem 7 problem polega na tym, że przez 2,5 roku polski minister opowiada innym ministrom, że jest w porządku. Do tego stopnia, że w 2020 roku chyba w ogóle nawet nie było posiedzeń poświęconych temu. Więc tu jest taka obawa, ale chyba idea jest też taka, że komisja zwróci się do danego państwa. Tu jednak będzie chodzić, wydaje mi się, o bardziej takie uchwytne naruszenia praworządności niż w przypadku no, artykułu 7, prawda, gdzie mówi się o no, ogólnie tam o ustawie kagańcowej załóżmy. Więc tutaj widzę pewną szansę. Jeżeli chodzi o sprawę drugą, to o ile się nie mylę, to by trzeba było sprawdzić, ale o ile się nie mylę, to jest chyba wyraźny przepis, który zachowuje, znaczy nie, jestem pewien, że tak jest, tylko nie pamiętam dokładnie zakresu przedmiotowego tego, co chciałem powiedzieć, że sprawy wszczęte przed Trybunałem Sprawiedliwości toczą się także po opuszczeniu Zjednoczonego Królestwa Unii. Także te sprawy w moim przekonaniu będą się toczyć dalej. Tylko nie wiem dokładnie, tam jest być może jakieś rozróżnienie, ale niemal na pewno tak to wygląda. Czyli że tutaj nie będzie chyba jakiegoś umorzenia postępowania w tych sprawach dotyczących ważności. Nawet nie wiedziałem, że są takie sprawy kwestionujące ważność umowy tej rozwodowej. No bo wiem, że na pewno Trybunał byłby właściwy w takich sprawach innych dotyczących, no nie wiem, z 267 nawet też, ale nie wiem, jak jest tutaj z tym. Co do pytania pani Alicji, cieszę się, że całą rodzinę europejską, znaczy nie całą, bo nie było młodego pokolenia, ale pani Alicja była i pan Łukasz, więc pytanie dotyczyło tego, aha, jaka tutaj może być rola Trybunału Sprawiedliwości i czy ta definicja praworządności może jakoś promieniować na inne sytuacje. No więc przede wszystkim może tak się stać, znaczy tak się powinno stać w świetle tego rozporządzenia, że kiedyś dojdzie do wydania takiej decyzji przez Radę o ukaraniu danego państwa i wtedy to państwo wystąpi ze skargą do Trybunału Sprawiedliwości na podstawie artykułu 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Trybunał wtedy no, będzie się mógł wypowiedzieć na temat tego rozporządzenia i ocenić to, czy doszło do naruszenia praworządności, czy nie. Więc tutaj wpływ Trybunału Sprawiedliwości będzie polegał no, bezpośrednio na rozstrzyganiu
sporów związanych z jego stosowaniem i z wydawaniem decyzji przez Radę. Natomiast niewątpliwie może to też wpływać na w ogóle na podejście Trybunału Sprawiedliwości do zasady praworządności. Jakkolwiek, ja tego przepisu tutaj nie przeczytałem, żeby nie przedłużać, ale jak popatrzymy na artykuł drugi, to jest chyba artykuł drugi tego projektu, tego rozporządzenia, to ta definicja praworządności jest w dużej mierze oparta na orzecznictwie Trybunału. Czyli to nie jest coś, co zostało teraz wymyślone przez twórców tego rozporządzenia, tylko w dużej mierze już tutaj widzimy wpływ judykatury Trybunału i właśnie rzeczywiście jest tak, jak powiedziała pani Alicja, że takim dosyć nietypowym rozwiązaniem jest szerokie cytowanie orzecznictwa Trybunału. Także zgadzam się, takie promieniowanie może być, ale jest tutaj takie oddziaływanie w obie strony, bo już orzecznictwo trybunalskie wpłynęło na tą definicję. Ja może bym przeczytał, to może być dla Państwa interesujące. Praworządność, to jest artykuł 2, litera A. Praworządność odnosi się do wartości wyrażonej w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Praworządność obejmuje zasady legalności zakładające przejrzysty, odpowiedzialny, demokratyczny i pluralistyczny proces tworzenia prawa, pewność prawa, zakaz arbitralności władzy wykonawczej, efektywną ochronę sądową, w tym dostęp do wymiaru sprawiedliwości sprawowanego przez niezależne i bezstronne sądy, również w odniesieniu do praw podstawowych, podział władz, niedyskryminację i równość wobec prawa. Praworządność jest rozumiana z uwzględnieniem innych wartości i zasad Unii wyrażonych w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej. No. Więc jest to oparte na orzecznictwie, jakkolwiek też szersze. To są takie aspekty, o których się nie wypowiadał Trybunał Sprawiedliwości według mojej wiedzy w niektórych kwestiach. Aha, pani Alicja była chyba ostatnią dyskutantką, prawda, w tej rundzie? Tak, tak. Mam tutaj na mojej liście jeszcze 5 osób, które poprosiły o możliwość zabrania głosu i zadania pytań. Myślę, że przyjmiemy jeszcze 2-3 zgłoszenia. I pierwszą osobą jest pan profesor Jerzy Kranc z Akademii Leona Koźmińskiego. Bardzo proszę, panie profesorze, proszę pamiętać o włączeniu mikrofonu. O, nie słyszymy pana profesora. O, nie widzimy. Tak, teraz już dobrze, powinniśmy słyszeć. Ja nie słyszę. Panie profesorze, widzimy, że pan profesor ma, że tak powiem, mikrofon aktywny, ale nie słyszymy. Być może trzeba będzie pogłosić albo włączyć głośnik, chociaż nie. To panie profesorze, ja bym może proponowała, żeby pan profesor tam popróbował gdzieś, pewnie to jest problem z komputerem, że nie słyszymy, bo tak jak mówię, widzę, że... Panie profesorze, proszę sprawdzić, czy mikrofon nie jest wyłączony w ustawieniach komputera na przykład, bo gdzieś tam może być nieaktywny. To może za chwileczkę do pana profesora wrócimy, a ja tutaj na mojej liście mam jeszcze pana doktora Pawła Filipka z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie wiem, czy pan doktor z nami jest, bo właśnie widzę, tak, że... Tak, jest. Tak, tak, jest. Dobrze, super. To jeśli można, tylko krótkie trzy uwagi ogólne chciałbym powiedzieć. Pierwsza, ta rzecz została wspomniana w
Wydaje mi się rzeczywiście wartością dodaną tego rozporządzenia ponad ten zakres przedmiotowy, o którym pan profesor Biernat wspominał, będzie to, że wprowadza po raz pierwszy definicję legalną praworządności, która się rzeczy będzie oddziaływała także na te stosunki prawne nieobjęte samym rozporządzeniem. Czyli wychodzimy poza elementy definicji orzeczniczej, którą, jak pan sobie powiedział, ona ma charakter wyspowy, tak? Znaczy w kontekście spraw, które toczyły się przed Trybunałem, Trybunał zwraca uwagę na pewne składniki dotyczące praworządności, natomiast nie mieliśmy definicji kompleksowej, więc tego rodzaju normatywna wartość tej definicji wydaje mi się jest nie do przecenienia, a równocześnie no, dezawuuje ową prześmiewczą retorykę tak zwanej praworządności czy braku definicji praworządności w Unii Europejskiej. Druga uwaga ogólna, którą chciałbym poczynić, takie szybkie zestawienie tej definicji, pan sobie ją przeczytał, z definicją wypracowaną przez Komisję Wenecką w 2016 roku, taką bardzo kompleksową listą, checklistą standardów praworządności, wskazuje, że właściwie nie musiała Unia Europejska wykonywać pracy od nowa. Struktura, terminologia tej definicji w rozporządzeniu odpowiada temu dorobkowi, który został przyjęty w Komisji Weneckiej, aczkolwiek wydaje mi się, kiedy się tak dokładniej przyjrzeć, że widać tam no coś, co może na wyrost nazwałbym polskim rysem, znaczy polskim ujęciem, ponieważ te elementy, które są najbardziej rozbudowane w tej definicji, no jako żywo przypominają nam nasze polskie problemy, no w szczególności mowa w definicji jest o jakości procesu legislacyjnego, o zakazie arbitralności władzy wykonawczej, czy skutecznej ochronie sądowej z gwarancjami bezstronności i niezawisłości sędziowskiej. I bardzo krótka uwaga trzecia, ponieważ też zostało wywołane tutaj już, wywołana dzisiaj dzisiejsza opinia Rzecznika Generalnego w sprawie CMR 2 i CMR 3, więc tylko jednym zdaniem chciałbym się do niej, bo pan profesor też zapowiedział, że się pan profesor do niej odniesie, więc bardzo jestem ciekaw oceny pana profesora. Wydaje mi się, że opinia jest spodziewana co do treści, jest równocześnie rozczarowująca. Dlaczego? Znaczy po pierwsze na krok nie odstępuje od wyroku CELMER 1 z 2018 roku. Po drugie jest powierzchowna, to znaczy pomija właściwie wszystkie istotne problemy, które zgłaszał sąd amsterdamski, które równocześnie były podnoszone na rozprawie przed miesiącem, przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości. I z tego punktu widzenia, no pozwolę sobie powiedzieć krytycznie, wydaje mi się będzie bardzo mało przydatna dla samego Trybunału. To znaczy no pozostawiona została całość tematyki do samodzielnego uznania Trybunału Sprawiedliwości, no w tym zakresie ta opinia nie będzie specjalnie służyła pomocą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i spróbujemy wrócić do pana profesora Kranca. Czy teraz słyszymy? Widzimy pana profesora dobrze, ale nie słyszymy. Panie profesorze, tutaj być może pan Kacper spróbuje panu pomóc. Poproszę, żeby skontaktował się z panem profesorem, dobrze? I jeszcze wrócimy do pana profesora. I następną osobą na liście jest pan Miłosz Gapsa. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, iż mnie słychać dobrze i nie będzie żadnych problemów technicznych. Nazywam się Miłosz Gapsa i na chwilę obecną mogę powiedzieć, iż jestem tutaj reprezentantem Łódzkiej Katedry Prawa Europejskiego. A pozwoliłem sobie zgłosić moją osobę do zabrania głosu, gdyż mam przyjemność pod okiem pani profesor Anny Wyrozumskiej badać proces Brexitu oraz zapisy prawne zawarte w umowie brexitowej. I chciałbym troszeczkę rozjaśnić zagadnienie współpracy sądowej między sądami brytyjskimi a Trybunałem Sprawiedliwości po zakończeniu okresu przejściowego. A zatem chciałbym powiedzieć na samym wstępie, iż cała kwestia jest dosyć skomplikowana i tutaj taką datą graniczną jest zakończenie okresu przejściowego do tego dnia, czyli do 31 grudnia tego roku Zjednoczone Królestwo musi całkowicie podporządkować się prawu Unii. Całe prawo Unii wiąże Zjednoczone Królestwo i z punktu widzenia prawa Unii Zjednoczone Królestwo traktowane jest jak państwo członkowskie, przez co naturalną konsekwencją jest to, iż sądy brytyjskie mają prawo zadawania pytań prejudycjalnych oraz całkowicie muszą podporządkować się orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości. Sprawa komplikuje się po dniu zakończenia okresu przejściowego, czyli od 1 stycznia przyszłego roku, a mianowicie Zjednoczone Królestwo będzie
związane jedynie treścią umowy o wystąpieniu oraz prawem Unii, które zawarte jest w tej umowie. Pozostałe prawo Unii już nie będzie miało zastosowania na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Dalej całość komplikuje fakt, iż już po okresie wystąpienia Zjednoczone Królestwo będzie musiało przestrzegać tych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości odnoszących się do tego prawa Unii, które jest zawarte w umowie o wystąpieniu, jeżeli orzeczenia te zostały wydane przed zakończeniem okresu przejściowego. W przypadku orzeczeń, które odnoszą się do prawa Unii zawartego w umowie o wystąpieniu, zostałyby wydane po zakończeniu okresu przejściowego. Zgodnie z artykułem 4 ustęp 5 umowy o wystąpieniu Zjednoczone Sądy oraz organy administracyjne Zjednoczonego Królestwa muszą jedynie należycie uwzględniać orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Przez to oczywistym jest, iż nie ma obowiązku całkowitego podporządkowania się, ale błędem byłoby jednocześnie uważanie, iż Zjednoczone iż sądy brytyjskie będą mogły tworzyć zupełnie oddzielne linie orzecznicze, które by inaczej interpretowały prawo Unii, gdyż artykuł 5 umowy o wystąpieniu nakłada zarówno na Zjednoczone Królestwo, jak i na Unię Europejską obowiązek wykonywania treści umowy o wystąpieniu z dobrą wiarą i to z dobrą wiarą zgodnie z rozumieniem między innymi orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Zatem trudno byłoby sobie wyobrazić, że sądy brytyjskie mogłyby całkowicie inaczej interpretować prawo Unii albo całkowicie ignorować orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w tych kwestiach, które odnosiłyby się do prawa Unii zawartego w umowie o wystąpieniu. Ale chciałbym tutaj po prostu tak podkreślić, iż współpraca sądowa między stroną brytyjską oraz Trybunałem Sprawiedliwości może powodować pewne konflikty i na tej kanwie możemy spodziewać się braku takiej przejrzystej oraz jasnej współpracy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i wrócimy do pana profesora Jerzego Kranca. Nie? Dobrze. To w takim razie mam tutaj jeszcze na liście, jeżeli panie profesorze, jeszcze chyba trzecia osoba, tak? Jeżeli tutaj dobrze liczę. Pana profesora... Jeżeli jest więcej osób, to może ja odpowiem, żeby nie było... Dobrze, dobrze, panie profesorze, to w takim razie przekazuję. Mam jeszcze na liście... Tym bardziej, że ja... Proszę mi uprzejmie przypomnieć na samym końcu, żebym ja wrócił do tej opinii dzisiejszej Rzecznika Generalnego, bo boję się, że mogę zapomnieć. Natomiast, natomiast co do tej uwagi pana profesora, pana doktora Pawła Filipka, znaczy życzę, żeby był profesorem w najbliższym czasie, pana doktora Filipka. Otóż zgadzam się z nim co do tej jego oceny samego wprowadzenia tej definicji praworządności. No ona co prawda formalnie rzeczywiście obowiązuje w tym zakresie przedmiotowym tego rozporządzenia, ale będzie na pewno oddziaływać szerzej. To na co już zwracała uwagę pani doktor Sikora. I rzeczywiście ja tego nie powiedziałem, ale widać tutaj wpływ Komisji Weneckiej, ten checklist, no obszerniejszy zresztą znacznie i starszy. Tutaj na pewno była to inspiracja dla twórców tego rozporządzenia. To tyle, jeśli chodzi o głos pana doktora Filipka. Natomiast bardzo dziękuję panu Miłoszowi Gapsy. To tak rzeczywiście jest, z tym tylko, że ja zgadzam się w pełni z tym, co pan powiedział, tylko tak jak ja zrozumiałem pytanie pani Agnieszki Knade-Plaskacz, to jej chodziło o współpracę sądową. I nie wiem, czy w sprawach karnych, czy w sprawach cywilnych. Ja jakoś zrozumiałem, że w sprawach cywilnych, ale może jestem w błędzie. I co do tego nie jestem pewien właśnie, czy coś wynika z tej ustawy rozwodowej.
bo tutaj w tym przypadku nie będzie w grę, tak no przynajmniej na pierwszym planie nie będzie kwestia odniesienia się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, tak jak może być w różnych innych sprawach, na przykład dotyczących obywateli Unii mieszkających w Zjednoczonym Królestwie. Tylko akurat jeżeli chodzi o współpracę sądową, no to będzie chodzić o kwestię wzajemnego uznawania orzeczeń. Prawda? I tutaj no, nie wiem, jak to będzie i nie wiem, czy to, co pan powiedział, ma odniesienie także do tego aspektu sądownictwa, czyli współpracy sądowej, wzajemnego uznawania orzeczeń i wykonywania orzeczeń, w szczególności bardziej nawet wykonywania orzeczeń. Dziękuję. Tak. Mam tutaj, czyli mogę, panie profesorze, jeszcze mamy dwie osoby. Tak, bo ja już tak? Chyba odpowiedziałem na te Dobrze. Pytania. Mm-hmm. Czy udatnie, to nie wiem, ale w każdym razie odpowiedziałem. Tak. Mam tutaj jeszcze na liście pana profesora Rafała Poździka z UMCS-u. Pan profesor co prawda swoje pytanie napisał tutaj nam na czacie, ale ten czat nie jest widoczny dla profesora Biernata, więc może tutaj zaproszę do głosu, jeżeli pan profesor jeszcze z nami jest. Tak, jestem. Dobry tak? No to bardzo proszę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezwykle miło widzieć pana profesora. To nie na żywo, w sensie tak jakby fizycznie, że, ale jednak to wielkie, bardzo dziękuję za wspaniały wykład. I tak tylko krótko, oczywiście tutaj pani profesor Justyna Łasny dużo powiedziała, ja już nie chcę też tej w terminologii funduszowej wprowadzać i różnych wątków, natomiast tutaj też to już padło pytanie, ja go napisałem, mi się wydaje, że główna obawa polskiego rządu, który tak walczy przeciwko temu rozporządzeniu, to jest kwestia zdefiniowania tej zasady ogólnej, która już została tak naprawdę w orzecznictwie bardzo precyzyjnie określona, ale jednak wprowadzenie tego do rozporządzenia, co oczywiście będzie oddziaływało na również inne obszary. I myślę, że to jest główna obawa. Oczywiście, to jak pan profesor powiedział, tak naprawdę te obawy nie są uzasadnione, ale oczywiście jest to oddziaływanie, będzie silne. Także tutaj moje pytanie właśnie do pana profesora dotyczy tego, czy to jest jakby ten moment, gdzie faktycznie ta zasada ogólna już będzie zdefiniowana tak w formie pisanej, tak? Chociaż dotychczas, jak wiemy, raczej to odbywało się w traktatach, a teraz tak naprawdę troszeczkę, ja to nazywam takim koniem trojańskim, że jednak Komisja Europejska, ja intencje Komisji Europejskiej jednak odczytuję w ten sposób, że chociaż to jest takie wąskie oddziaływanie tych przepisów, to jednak od wewnątrz, powiedziałbym, może być bardzo silne oddziaływanie. I dlatego Polska tak broni się przed tą definicją. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I ostatnią osobą na mojej liście jest pani profesor Anna Wyrozumska i następnie oddam głos panu profesorowi także. Ale profesora Krąca przez moment widziałem na ekranie. Pana profesora widzimy właśnie, teraz akurat nie widzimy, ale cały czas dobrze widzieliśmy, tylko właśnie jest problem, chyba że pan profesor teraz mógłby spróbować. O, coś tam zastukało, ale to nie wiem, czy u pana profesora. Ewentualnie pan profesor może też na czacie tutaj spróbować napisać pytanie, ja wtedy to pytanie przeczytam. No właśnie niestety nie słyszymy. To w takim razie na razie jeszcze oddam głos pani profesor Ani Wyrozumskiej. Bardzo proszę, pani profesor. Tak, dziękuję. Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać. Bardzo dziękuję panu profesorowi Biernatowi za bardzo ciekawe wystąpienie. I w ogóle pan profesor Klansman z Zoomem, bo pewno używa Teamsa i my różne programy. Myślę, że te problemy, które tak nas zaskakują. Ale też i właśnie, że możemy uczestniczyć w takim spotkaniu z panem profesorem Biernatem. I nie tylko z panem profesorem Biernatem. Proszę państwa, po pierwsze chciałabym, tak myślę, zareagować na to, co tutaj się pojawiło, że
ta umowa o pierwsza kwestia dotyczy właśnie umowy o wystąpieniu z Unii Europejskiej Zjednoczonego Królestwa. Ta umowa wcale nie wygasa, prawda? Jeśli chodzi o umowy międzynarodowe, to te umowy oczywiście obowiązują dalej i to, co wygasło, to wygasło członkostwo Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej i za chwilę wygaśnie okres przejściowy, gdzie stosowane są nieco inne zasady, ale na przykład nie wygaśnie jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości, który jeszcze na przykład rozstrzygać skargi, które Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu w niektórych obszarach będzie mogła wnosić, albo Trybunał będzie miał kognicję w odniesieniu do spraw, które zostały wniesione w okresie przejściowym, a nie zostały zakończone. Co do tego problemu, który się pojawił odnośnie wzajemnego uznawania orzeczeń, czy na przykład stosowania europejskiego nakazu aresztowania, bo myślę, że to są podobne kwestie, no to wydaje mi się, że też to jest o tyle jasne, że no niestety nie będą mogły być takie procedury i z całą pewnością europejski nakaz aresztowania nie będzie mógł działać, jak okres przejściowy wygaśnie i członkostwo Zjednoczonego Królestwa wygasło. Było zresztą orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, gdzie Trybunał mówił, że dopóki jest Zjednoczone Królestwo członkiem Unii Europejskiej, no to oczywiście te wszystkie zobowiązania wynikające z traktatów działają, ale jeżeli przestało być członkiem, no to one także przestają działać. I tutaj ja nie znalazłam niczego, co by dotyczyło wzajemnego uznawania orzeczeń, więc to by była kwestia akurat do tego drugiego traktatu, który nie został jeszcze wynegocjowany. Teraz druga kwestia co do rozporządzenia, które jest w tej chwili dyskutowane i które ma zawierać definicję praworządności, to wydaje mi się, że to jest akurat, nawet jeżeli to rozporządzenie, to akurat ten moment jest bardzo istotny, że będzie definicja legalna praworządności. Bo ja miałam przeróżne sygnały od różnych kolegów, którzy niekoniecznie uznawali to, co mówi Trybunał Sprawiedliwości i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, które w różnych latach różne elementy tej praworządności wskazywało, że to jest rzeczywiście plus tego rozporządzenia, że taka definicja legalna, i tu zgadzam się absolutnie z tymi wszystkimi, którzy mówią, że ona będzie działała i będzie wykorzystywana w różnych obszarach. I to myślę, że to jest bardzo pozytywne. A teraz Państwo mówicie o opinii Rzecznika Generalnego i o opinii, która mówi, że ten jednak w sprawach dotyczących praworządności, ten jednak w pytaniach, z którymi borykają się sądy krajowe i mają rozpatrywać, czy w Polsce sądy są praworządne, czy ten dwustopniowy test Celmeta ma być nadal, czy powinien być nadal stosowany. I muszę powiedzieć, że ja się nie spodziewam niczego innego. Przeczytałam dosyć dokładnie sprawozdania z wysłuchania sprawiedliwości w odniesieniu do pytań specjalnych zadanych przez sądy holenderskie. Rzeczywiście tu jest bardzo trudny problem, przed którym stoi Trybunał Sprawiedliwości, bo przecież jeżeli on powie, że wystarczy ten pierwszy element, że jest systemowe naruszenie praworządności i na tym powinniśmy skończyć, to jest zastąpienie procedury zarego i to miałyby robić sądy krajowe. Prawda? Sądy różnych państw miałyby orzekać, że w Polsce przestały być praworządne. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że ta
tak jak w tym przypadku, który został przedstawiony Trybunałowi, gdzie sąd holenderski zadał 10 pytań, a na 2 pytania tylko sąd krajowy odpowiedział, no to oczywiście można wszystkiemu, że to jest pewno znak, że ten sędzia, który odpowiada na te pytania, wcale nie jest sędzią niezależnym. Dziękuję bardzo, to tyle, co chciałam powiedzieć. Bardzo, bardzo dziękuję. Było jeszcze jedno zgłoszenie właśnie w dyskusji tutaj na czacie, ale mam sygnał od tej osoby, że też są właśnie problemy tutaj z łączem i dlatego też właśnie na tym zamkniemy listę pytań. Mam nadzieję, że pan profesor jest tutaj z nami, bo nie widzę pana profesora Biernata. Teraz bym panu profesorowi przekazała głos celem udzielenia odpowiedzi i jest pan z nami, panie profesorze? To nie byłoby dobrze. Teraz spróbujemy. Już proszę chwilkę poczekać. Jeszcze może pan profesor... No to, że pan profesor zniknął, bo nie ma go uczestników. No właśnie to widzę. Tutaj proszę chwileczkę poczekać. Już. Szanowni Państwo, tutaj faktycznie pan profesor stracił połączenie, ale jest pan profesor na linii, więc jeśli Państwo pozwolą, to właśnie w tej formie poproszę pana profesora o zabranie głosu. Już mogę mówić? Tak, proszę bardzo. Aha. Proszę Państwa, ja bardzo przepraszam i nie wiem, co to się stało, bo mój internet działa zasadniczo w ogóle bez żadnych kłopotów i teraz nagle zniknął. I tam próbowaliśmy coś zrobić z tym, nie udaje się go przywrócić, może coś jeszcze będzie. Ja mogę tylko powiedzieć, że straciłem łączność w trakcie wystąpienia pani profesor Wyrozumskiej i nie wiem, co się działo dalej. No wtedy, kiedy pani profesor powiedziała, że już ENA nie będzie chyba działać, jeżeli nie będzie tego nowego traktatu i już dalej nie wiem. Czy nie wiem, czy powinienem się odnieść ewentualnie do tych wcześniejszych wystąpień, czy dalej będą jakieś głosy. Dyskusję jestem troszeczkę zgubiony, bardzo przepraszam. Pani profesor Wyrozumska była ostatnią osobą zabierającą głos, która tutaj zamyka naszą listę pytań. Ewentualnie czy pani profesor chciałaby tutaj powtórzyć może końcówkę wypowiedzi? Nie, to już może, to znaczy... No nie wiem, co i jakie jeszcze inne kwestie były poruszane przez panią profesor i jak mógłbym się do nich odnieść, ale co do tego momentu, kiedy słyszałem, to mogę tylko powiedzieć, że się w pełni z panią profesor zgadzam, to znaczy co do tego, co wynika z ustawy, z umowy o wystąpieniu i co ona załatwia, a co ewentualnie jest uzależnione od przyszłej umowy, to akurat nie mamy żadnych wątpliwości. Może jeszcze tylko odpowiem na głos pana profesora Koździka, który też jest no, wybitnym specjalistą tej dziedziny i też się zawsze obawiam występować w jego obecności, ale mogę powiedzieć, że zgadzam się też z tym, że rzeczywiście ta definicja, czy w ogóle to jakby takie skodyfikowanie tego aspektu stosunków Unii z państwami członkowskimi jest bardzo doniosłe. Czy Komisja będzie czynić użytek z tej kompetencji? To jest trudno powiedzieć. W moim przekonaniu
zapewne będzie korzystać przeciwko Węgrom, jeżeli to rozporządzenie wejdzie w życie. I dlatego premier Orban tak się boi tego wszystkiego, bo na Węgrzech, z tego co się słyszy, te prawidłowości są bardzo, nieprawidłowości są bardzo istotne i takie no, wyraźne. Wydaje się, że kłopoty także mogłaby mieć Bułgaria. Bardziej niż Polska, jeżeli chodzi o zakres przedmiotowy tego rozporządzenia. To mogę powiedzieć. Mhm. Czy teraz można przejść do kwestii tej dzisiejszej opinii? Tak, tak, bardzo proszę. Aha, no więc ja może krótko powiem, bo nie wszyscy śledzili dzisiaj no, komunikat prasowy Trybunału Sprawiedliwości. To była opinia hiszpańskiego rzecznika generalnego w sprawie z pytania prejudycjalnego sądu w Amsterdamie dotyczącego warunków wykonywania europejskiego nakazu aresztowania i w istocie, nie wiem czy pan doktor Filipek się ze mną zgodzi, ale w istocie sąd holenderski chciał tutaj skłonić, chce, bo to jeszcze sprawa przecież jest niezakończona, chce skłonić Trybunał Sprawiedliwości do zrewidowania poglądu wyrażonego w sprawie Celmer. W sprawie Celmer Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że można czasowo wstrzymać czy zawiesić wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania, ale należy przeprowadzić taki test dwuetapowy, czy dr Filipek nawet uważa trzyetapowy. Najpierw zbadać, czy występują ogólne lub systemowe nieprawidłowości, a zwłaszcza znaczy to dotyczące niezależności sądów. Po drugie, no, tak interpretuje to dr Filipek, trzeba zbadać, jak rzecz wygląda w odniesieniu do warunków konkretnego sądu. I wreszcie po trzecie, czy oskarżonemu albo podejrzanemu grozi to, że wobec niego proces przeprowadzony w danym państwie członkowskim nie będzie procesem rzetelnym czy uczciwym. I tam w tej sprawie jeszcze Celmer Trybunał Sprawiedliwości powiedział, przypomnę krótko, że aby o tym się przekonać, to sąd wykonujący nakaz powinien skontaktować się z sądem czy sądami danego państwa członkowskiego i powinien być internet. O, jest internet. Może mi się uda połączyć. To co ja mam teraz zrobić? Bo ja teraz nie mam z kolei zaproszenia. Moniko, mam internet z powrotem, ale nie mam teraz z kolei zaproszenia. O, chyba będzie join the meeting. Join. Są ode mnie jakieś personalne dane. Jestem blisko. Staszku, cały czas cię słychać, tylko ciebie nie widać. To może tam kamerkę włączysz na dole. Tutaj słychać pana nie, profesora. Nie, ja się nie jestem na etapie kamerki, tylko jestem na etapie... Na moim telefonie. Jestem na etapie wejścia. Czy pan Kasper mógłby mi pomóc jakoś wejść tutaj? Ma pan link? Mam, zaraz. Aha, ten link, żeby otworzyć ten, co miałem do tak. Początku. Proszę tak? Użyć tak, tego tak. Samego linku, którego na początku spotkania. Muszę się cofnąć w takim razie. Bardzo Państwa przepraszam za to wszystko. Panie profesorze, nic się nie dzieje. Technika jest techniką i niestety jej nie przeskoczymy. Aha, ale zaraz, gdzie ja to mam? Jestem całkiem zgubiony. No nie mogę sobie tutaj dać tym razy jakoś.
Panie profesorze, ale dobrze pana profesora słyszymy, także pan profesor może kontynuować w tej formie. Niestety nie widzimy, ale dobrze słyszymy. Tak, myślę, że tutaj wszyscy państwo chyba potwierdzą, że dobrze słychać. Mhm. Tak, tak. Ja właśnie tutaj za twoje ten mail dzisiejszy. No, ale tutaj mam coś. Aha. Na chwileczkę zatrzymam, to będę miał. Panie profesorze, przesłałem panu jeszcze raz na maila link do naszego spotkania. Proszę sprawdzić. To nie wiem, na jak to jest. Na tego maila uniwersyteckiego, tak? Czy? Tak, tak, tak. Mhm. Nie, bo ja korzystam z komputera innego. Spróbuję tutaj tam znaleźć. Taki meeting press code. Meeting to tak. To... No muszę chyba jednak mówić przez telefon, bo nie mogę sobie z tym tutaj poradzić. No śmiało, panie profesorze, bo tak jak mówię, bardzo dobrze słyszymy pana profesora. Aha, no więc dobrze, więc i tym trzecim etapem według tego roku z 2018 roku jest sprawdzenie, czy danej konkretnej osobie grozi, że proces będzie nieuczciwy i żeby to sprawdzić, między innymi sądy powinny się między sobą porozumiewać. Doświadczenia są takie, że sądy z państw członkowskich zwracają się do sądów polskich o wyjaśnienia, jak to jest u nas tą praworządnością i albo nie dostają odpowiedzi, albo dostają odpowiedź, że wszystko w porządku. I sądy często nie są tym usatysfakcjonowane i były przypadki nie wykonywania tych nakazów. I teraz sąd holenderski zapytał, czy w sytuacji, jaka jest w Polsce, między innymi po zmianie stanu prawnego, po wydaniu tej ustawy kagańcowej, no przypadkiem nie zmieniła się sytuacja do tego stopnia, że należy zrezygnować z tych kilku stopni, kilku szczebli i wystarczy ograniczyć się tylko do konstatacji, że są systemowe i ogólne naruszenia praworządności. Rzecznik generalny powiada nie, jednak trzeba pozostać przy tych trzech etapach tego testu. Ta opinia, tak jak ja rzuciłem na nią okiem, jest dosyć krótka i tam główny argument jest taki, że w ten sposób, gdyby przyjąć tą propozycję sądu pytającego, no to właściwie byłaby to taka dyskredytacja całego sądownictwa polskiego i eliminowałaby sądy polskie w ogóle ze współpracy w sprawach sądowych i to nie tylko karnych, ale może nawet i cywilnych. No muszę powiedzieć, że tutaj mam uczucia mieszane, dlatego, bo rzeczywiście argumentacja rzecznika generalnego jest bardzo skrytowa. Ale z drugiej strony taka konkluzja, że należałoby ograniczyć się tylko do tego ogólnego stwierdzenia naruszenia praworządności, no rzeczywiście byłoby krzywdzące dla wielu polskich sędziów i sądów. Proszę zwrócić uwagę na to, że sędziowie działają w bardzo trudnej sytuacji, są nękani przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przez rzeczników generalnych, przez media. No i mimo wszystko jakoś bronią swojej niezawisłości, przynajmniej wielu z nich, chyba większość. I teraz z drugiej strony otrzymaliby taki sygnał, że jesteście niewiarygodni i no nie możecie na przykład zadawać pytań prejudycjalnych, nie możecie występować z wnioskami o ENA. No mówiąc szczerze, nie wiem, jak z tego można wypchnąć. Być może jest kwestia jakiejś dokładniejszej argumentacji, ale czy konkluzja powinna być inna, nie jestem pewien. Być może należałoby zmienić sposób upewniania się co do tego, czy nakaz powinien być wykonany, czy nie. Że to porozumiewanie się z sądami polskimi to rzeczywiście no, trochę tak jakby zapytać wilka, czy rzeczywiście ma zamiar zjeść babcię i czerwonego kapturka. Mhm.
Zakończę na czerwonym kapturku na razie wypowiedź pani Moniko. Dobrze, bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że właśnie pana profesora Kranca teraz słyszymy. Mhm. A udało się? Udało się, tak, teraz słyszymy. Tak majstrowałem, że nie wiem, co wymajstrowałem. To ja powiem tylko krótko na zakończenie, jeśli chodzi o te fundusze. Mianowicie wydaje mi się, że to rozporządzenie to jest kolejny instrument wpływania na politykę. Artykuł 7 jest... Proszę, tylko powiem, że być może będę dopuszczony. Panie Kacper, proszę mnie dopuścić. Dobrze, dobrze. Proszę bardzo, panie profesorze, tutaj... Tak. Mogę mówić zaraz? Tak. Proszę bardzo. Że to jest po prostu dodatkowy instrument tak zwanej conditionality. Tu trzeba zacząć od takiego ogólnego pytania, czy Polsce coś należy i ile, tak? Więc ja teraz nie wnikam w budowę całego budżetu, ale weźmy tylko chociażby ten fundusz odbudowy. No to generalnie rzecz biorąc, ten fundusz jednak funkcjonuje w oparciu o projekty. Znaczy, owszem, są pewne pule przydzielane państwu, prawda, w jakichś negocjacjach, ale to nie jest tak, że jak nam przyznają sumę X, to potem my sobie dowolnie tym, tak więc są różne rozporządzenia dodatkowe i te dodatkowo to jakby powiedzieć, będą krępować. I ja bym powiedział, że tak bardzo sceptyczny jak kolega Biernat nie jestem, aczkolwiek rozumiem, że to jest problem. Ale natomiast udowodnienie związku systemowej naruszenia praworządności z finansami Unii nie wydaje mi się specjalnie trudne. Trzeba to tylko zrobić, prawda? Więc to nie jest coś, co by nam mogło przeszkodzić i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie zarzuty, że to jest tam suwerenność naruszana i tak dalej, no to jest jakieś nieporozumienie, dlatego że tu chodzi o przestrzeganie prawa. I generalnie rzecz biorąc, ta conditionality, ona jest we wszystkich organizacjach, począwszy od Banku Światowego, przez Fundusz Monetarny i tak dalej, i tak dalej. Ona również była niezapomnijmy w przypadku Grecji, jak dostawali teraz te pieniądze, przez te 300 miliardów dostawali. Cały czas się skarżyli, że im naruszają tożsamość, demokrację i suwerenność. Tak? No i to jest nieporozumienie. I to samo nieporozumienie polega tutaj w Polsce. Moim zdaniem to conditionality, wspólnota czy Unia generalnie ma pewną swobodę w ustalaniu tej conditionality. I to zawsze tak było, jest i będzie, a czy trzeba definiować do tego praworządność, można to zrobić, ale to nie jest takie, to nie jest takie konieczne. Tak? Także powiem tylko tyle, że wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. Natomiast on, jak słusznie kolega Bielan powiedział, budżet jest budżetem, a to jak przyjmą, to będzie dalej obowiązywało. Więc te blokady budżetu niczego nie zmienią. No i tak może jeszcze tylko na zakończenie powiem, bo się tutaj zagalopowałem w tym naprawianiu, że jeśli chodzi o Czechowa, to strzelba zawsze wypala w ostatnim akcie. Proszę o tym pamiętać. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze. To po raz ostatni w takim razie pan oddam głos. Tylko teraz panie profesorze proszę pamiętać o włączeniu mikrofonu. Bo właśnie nie słyszymy. Czyli tutaj u góry gdzieś... A teraz taki... jest? O tak, słyszymy. Jest akurat u dołu. Więc jeśli chodzi o wypowiedź pana profesora Kranca, to ja się z nim w pełni zgadzam. No to rzecz polega na tym, że po prostu władze polskie reagują nerwowo na wszelkie zarzuty dotyczące praworządności i sądownictwa. To jest taka reakcja trochę psa Pawłowa. Czy trzeba, czy nie trzeba? No to się wiąże na pewno z nieczystymi zamiarami, jakie są w stosunku do sądownictwa. Przecież wiadomo, że to, co teraz, to na pewno nie jest w zamierzeniu władz końcem tej, w cudzysłowie, reformy. Przecież chce się zreformować ustrój sądownictwa po to, żeby zweryfikować wszystkich sędziów od początku do końca. Ale przepraszam, tylko panu słowo wejdę, że to zablokowanie budżetu, jakby chcieli zablokować, to nie blokuje tego rozporządzenia. Oczywiście. No i oczywiście ja już zapytałem, że to są rzeczy od siebie niezależne, także to jest nieracjonalne także z tego punktu widzenia. Tak, to znaczy szkodzi się sobie
w tym sensie, że się nie ma pieniędzy zarówno z tego głównego budżetu, jak i z tego funduszu, a temu się nie przeciwdziała. Tak, tylko że no, rozumowanie jest, znaczy to jest po prostu szantaż. Znaczy wie się, że innym państwom, tak jakby Polsce nie, no to jest zresztą też tak właśnie no, zupełnie samobójcze, że wszystkim zależy na budżecie i na tym funduszu, więc my będziemy próbować ich tutaj no, w pewnym sensie jakoś przytrzymywać, ale racjonalnego, prawnego uzasadnienia to nie ma. Natomiast jeśli miałbym coś powiedzieć ogólnie, to po pierwsze przepraszam za tą wpadkę z internetem, natomiast mogę tylko powiedzieć, że jestem zaszczycony, że Państwo wytrzymali tak długo, nie wiem zresztą, czy wszyscy, pewnie nie. No i cieszę się, że miałem okazję zabrać tutaj głos i że mogliśmy się spotkać w taki sposób. Wiele osób z tego grona znam ze zjazdów różnych prawa europejskiego, czy to w Grudku nad Dunajcem, czy w Toruniu, czy w Warszawie, czy gdziekolwiek. No i inne osoby też znam, czy z sądu, czy z Trybunału. No i to jest wielka radość, że w tych trudnych czasach, trudnych w ogóle i trudnych komunikacyjnie, no, znaleźliśmy taki sposób, żeby pobyć razem przez dłuższy czas. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tutaj może jako ciekawostkę powiem, że faktycznie było nas dużo, bo tutaj na Zoomie no było ponad 80 osób. Na YouTubie też nas obserwowało, czy uczestniczyło właśnie poprzez transmisję w takim kulminacyjnym momencie właśnie ponad 80 osób. Także faktycznie wystąpienie pana profesora tutaj przyciągnęło, myślę, że nie tylko europeistów. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym seminarium, za tą ciekawą i chyba myślę, że dla wszystkich nas inspirującą dyskusję, za wszystkie pytania i komentarze, które tutaj padły. Szczególnie oczywiście dziękuję panu profesorowi Stanisławowi Biernatowi za świetny referat na temat tego, co nowego w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o nowe, no i oczywiście przede wszystkim stare problemy. Myślę, że dla osób, które nie specjalizują się w prawie europejskim, do tych osób niewątpliwie także ja należę i tutaj większość członków naszego centrum, to wystąpienie pana profesora wiele rzeczy wyjaśniło, uporządkowało, ale też pokazało pewne wyzwania, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska, jeżeli chodzi o egzekwowanie zasad praworządności w kontekście właśnie tego rozporządzenia, o którym pan profesor mówił. Mamy chyba, wydaje mi się, że wszyscy nadzieję, że ta procedura, o której pan profesor tak skrupulatnie właśnie mówił, którą nam przedstawiał, nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do Polski i że nasz kraj powróci na tory praworządności i demokracji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panie profesorze, a na zakończenie, korzystając z okazji, chciałam państwa zaprosić na kolejne seminarium naszego centrum, które będzie za 2 tygodnie, 26 listopada. Będziemy wtedy rozmawiać na temat prawa karnego w czasie pandemii z takiej perspektywy konstytucyjnej, a referat wprowadzający do dyskusji dotyczący tej właśnie tematyki wygłosi pan profesor Włodzimierz Wróbel. Oczywiście co do szczegółów będę jeszcze z państwem się kontaktować mailowo. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym seminarium. Życzę państwu wszystkiego dobrego, no przede wszystkim zdrowia i miejmy nadzieję do szybkiego zobaczenia ponownie online. Do widzenia państwu, dobranoc.